Piłka ręczna to absolutnie jeden z najfantastyczniejszych sportów na świecie. Absolutnie sport skrojony pod XXI wiek. Dynamiczny, szybki, z efektownymi paradami bramkarzy, z rzutami zawodników z drugiej linii, z frędkami skrzydłowych. No dzieją się rzeczy magiczne. Ludzie, którzy są dzisiaj ze mną w studiu, absolutnie o tym wiedzą, ale teraz rozchodzi się o to, żeby dowiedzieli się o tym też tak zwani niedzielni kibice, którzy może czasem szczypiorniaka włączą, może raz na tak zwany ruski rok obejrzą mecz reprezentacji, ale generalnie nie robią to rzadko. My chcemy wam pokazać w magazynie Super Zręczni, że warto oglądać PGNiG Superligę Kobiet, PGNiG Superligę Mężczyzn. Warto być z reprezentacją Polski. Z reprezentacją Polski, której selekcjoner jest dzisiaj z nami. Drugi dzień, drugi selekcjoner. Mamy nieprawdopodobną pasję. Aż się boję powiedzieć, co będzie jutro. Ale zanim przedstawię jego, przedstawiam moją współprowadzącą Iwona Niedźwiedź. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Jutro też będzie selekcjoner. No właśnie, Patryk Rombel, witamy serdecznie. Dobry wieczór, witam. Też będzie dzisiaj element bawienia się na tablicy, o więcej powiem później, natomiast zapewniam, że trochę krócej Patrykowi zejdzie niż wczoraj Cześćkowi. Chyba, że będzie tak długo, to wtedy przerwiemy program i powiem Patryk stop, będziemy, taką kartką. Będziemy interweniować. Ja sam wyjdę także. Tak. Choć aczkolwiek Patryk, krążą legendy, że ty lubisz robić bardzo długie odprawy. No nie stronię od nich, o tak mówiąc najdłuższa dyplomatycznie. Odprawa. No myślę, że około 2 godzin myślę na pewno zajęła i to nie w kadrze, ale myślę, że wcześniej też. Także no, zdarzają się w zależności od potrzeb i okoliczności. A mogą mieć zawodnicy w trakcie takiej odprawy telefon, czy jest zakaz? Nie, natomiast mogą mieć kawę, coś do picia. To są rzeczy, które wodę, mogą mieć ze sobą. Ratować się wodą w takiej godzinie odprawy. Tak. I czy to jest wymiana opinii, czy raczej ty mówisz, że oni słuchają? Znaczy nie, to zawsze musi być gdzieś wymiana opinii. Na końcu musimy znaleźć wspólne zdanie. Oczywiście wiadomo, że no, jestem osobą, która musi mieć to zdanie końcowe. Natomiast tak, rozmawiamy, staramy się znaleźć najlepsze wyjście, z racji tego, że no, i w obronie, w ataku, w tym, co robimy, jest wiele opcji i trzeba znaleźć te, które będzie najłatwiej i dla wszystkich zrobić na boisku. Ale wiesz co, skoro powiedziałeś, że musisz mieć to ostatnie zdanie, to od razu sobie przypomniałam Glenna Solberga, reprezentację Szwecji i Jima Gottfridsona. On odgrywa w tej reprezentacji bardzo, bardzo dużą rolę. Ty byś był w stanie dopuścić zawodnika. A to musiałby mieć Gottfridsona w tej reprezentacji, wiesz? Właśnie, wyobraźmy sobie, że masz Gottfridsona. Znaczy, nie, ja będę się odnosił do zawodników, których mamy. Jeśli widzę, okay, że zawodnik, dajmy na to środkowy, bo rozmawiam o zawodniku, o tym, który decyduje to, co się dzieje na boisku w ataku. Widzę, że jest pewny tego, co chce zrobić, przychodzi do mnie, a tak bywało też na tych mistrzostwach, że podchodzi do mnie na czasie zawodnik Michał Olejniczak, czy Maciej Pilitowski, czy Piotr Jędraszczyk i mówią mi, co chcą zagrać, co chcą zrobić. I ja wiem, dlaczego, bo ustaliliśmy to przed meczem, to ja tylko powtarzam to, co zgodniliśmy wcześniej, bądź oni też mają czas na to, żeby na tym czasie swoje 3 grosze czy swoje uwagi wrzucić. Także to nie jest nic nadzwyczajnego i takie rzeczy uważam są potrzebne, jak najbardziej normalne. I do tego też zmierzamy, żeby każdy w tym systemie, który mamy, który preferujemy, czuł się na tyle swobodnie, żeby mógł odnaleźć elementy swoje, a środkowi, żeby czuli się na tyle pewnie, żeby mogli przekazywać te uwagi zawodnikom i one rzeczywiście były wartościowe i znane dla wszystkich, bo to jest najważniejsze. Patryk, czy gdybyś Patrykowi z 2019 roku pokazał taką magiczną kulę, na której mógłby zobaczyć, jak wygląda gra reprezentacji na Euro 2022, to ten Patryk sprzed 3 lat pokiwałby głową z uznaniem i powiedział, o to mi chodziło i to była ta praca, którą chciałem przez tych kilkadziesiąt miesięcy wykonać, czy jednak miałby poczucie, powiedziałbym, niedosytu? Ja swoim zwyczajem musimy zapytać się, w którym meczu? Jako całokształt. Weźmy fazę zasadniczą. Jako całokształt. Na pewno jestem dumny z tego, w jaki sposób ten zespół się rozwinął i nasz sposób gry się rozwinął, bo pamiętam wszystkie mecze, które były po drodze. Pamiętam drogę, jaką przebyliśmy, że ta droga no, nie zawsze była prosta, usłana różami i nie należała do najłatwiejszych. Natomiast w tym momencie myślę, że wypracowaliśmy takie wzajemne rozumienie między nami, jeśli mówimy o sztabie szkoleniowym i zawodnikami, że oni się czują w tym swobodnie, my wiemy, że oni rozumieją, co my od nich wymagamy i chcemy, także myślę, że patrząc z tej perspektywy, na pewno byłbym zadowolony z tego, ale zawsze mam niedosyt i zawsze chciałbym trochę więcej i zawsze myślę, że da się zrobić więcej, także
Pamiętamy, co się działo przed mistrzostwami Europy. Ludzie mówili: Austria, Białoruś, Niemcy, tu jest Karalek, tu jest, nie wiem, Kulesz, tutaj mamy Webera, mamy Bilika, co to może być? O Jezu, zleją nam dupy. Potem się okazało, że niekoniecznie, że te dwa spotkania były bardzo dobre. Ja zwróciłem uwagę na taką rzecz tydzień temu w programie, że wy straciliście zaledwie 20 goli z Białorusią i w meczach o stawkę, czyli w tych meczach mistrzowskich oraz eliminacyjnych, tylko Urugwaj wcześniej wam tych bramek rzucił mniej. Ty miałeś taką satysfakcję po tym meczu, pomyślałeś sobie: cholera, wreszcie ta obrona wygląda tak, jak chciałem? Znaczy, jeśli chodzi o te dwa mecze, ja wiem i myślę, że wszyscy, którzy brali udział w tych przygotowaniach, mają przeświadczenie i pewność, że po prostu do tych trzech pierwszych meczów byliśmy świetnie przygotowani. Ten trzeci mecz z różnych względów, niekoniecznie czysto sportowych, potoczył się tak, a nie inaczej. Także ja po prostu byłem zadowolony i myślę, że wszyscy, którzy brali w tym udział, mieli poczucie takiego naprawdę dobrze wykonanego zadania, tego, co sobie założyliśmy, bo tych przygotowań, analiz, treningów taktycznych i w obronie, i w ataku było całe mnóstwo i zawodnicy już momentami te rzeczy, o których mówiliśmy, zdali na pamięć, a pomimo tego my je powtarzaliśmy i przed treningami, i na treningach, i po prostu to wszystko w jednym czasie zagrało w taki sposób, jak miało zagrać. Także to myślę, że to z jednej strony było poczucie dobrze wykonanej roboty, z drugiej strony radość, bo to dało nam w efekcie końcowym awans do następnej rundy, co nie zdarza się wcale tak często, niestety. Tak, to prawda. A potem dostaliście trochę po głowie, prawda? O ile z tą, to jest oczywiście moje zdanie, o ile z tą Norwegią dało się zauważyć, że jest tutaj delikatna różnica, tak moim zdaniem Szwecja nie grała absolutnie jakiejś wybitnej piłki ręcznej, to my byliśmy nieskuteczni. Gdybyśmy zamieniali te sytuacje na bramki, to bylibyśmy cały czas na kontakcie, blisko rywala. I wiesz, co sobie myślę, Patryk? Zresztą chyba zadawaliśmy to pytanie w tym pierwszym programie. Czy można oceniać, czy można patrzeć na to, gdzie jest Szwecja dzisiaj i chociażby na ten mecz towarzyski, który byśmy wyjęli z tego Euro. My nie jesteśmy daleko Szwecji. My nie jesteśmy daleko wicemistrzów Europy. Czy ty też tak na to patrzysz? Znaczy, ja, żeby odnieść się do tych meczów, to musiałbym najpierw wrzucić trochę kamyk do swojego ogródka, bo myślę, że przed tymi meczami wszyscy, i ja również, dałem się troszkę odciągnąć od piłki ręcznej, a zająłem się za bardzo tym, co się działo dookoła, czyli tymi sprawami covidowymi, bo to nie była normalna sytuacja, w której zawodnicy jednego dnia są, drugiego dnia ich nie ma, za chwilę mamy półtorej godziny przed meczem, nie wiesz tak naprawdę, kto ci wyjdzie na parkiet. I myślę, że tutaj zgubiliśmy całą masę koncentracji na to i ja tutaj myślę, że też w porę się nie otrząsnąłem, nie zareagowałem na to, żeby rzeczywiście ta koncentracja nam wróciła na te sprawy, które są najważniejsze, i myślę, że było to widać szczególnie w meczu ze Szwedami, bo o ile z Norwegami, myślę, że tam poszliśmy trochę z młodzieńczą fantazją taką i chcieliśmy zagrać w grę Norwegów i zagraliśmy sercem, a mniej trochę głową i stąd ten wynik. O tyle ze Szwedami bardzo szybko spuściliśmy głowę w sytuacji, gdy rzeczywiście tych kilku prostych, dobrych sytuacji nie wykorzystaliśmy, wypracowanych sytuacji, tak. I za szybko w pierwszej połowie się poddaliśmy i później ten mecz tak naprawdę był trudny do odzyskania i do powrotu. Dlatego też w dalszym ciągu mam trochę problem z oceną tych mistrzostw, bo z jednej strony tak, ten początek był niezły, później nastąpiły te perturbacje, ale te perturbacje za bardzo wybiły nas z tego naszego sposobu i przygotowania do meczu, i z podejścia do meczu, i myślę, że to jest taka rzecz, która musi dać nam w przyszłości wyznaczyć drogę, że my sobie nie możemy pozwalać, będąc tak młodym zespołem z tak niewielkim dorobkiem na razie na arenie międzynarodowej, żeby dać się wyprowadzać z równowagi nawet takim sytuacjom, tak abstrakcyjnym, bo myślę, że nikt nigdy się z takimi sytuacjami jak my tam nie spotkał, gdzie 10, 11, 12 spotkał, zawodników tak. Jest. No byliście prekursorami na tym turnieju, wszystkie drużyny. Myślisz właśnie w związku z tym, że gdyby życie nie zmusiło cię do wystawienia duetu Beckman oraz Pietrasik na środku obrony przeciwko Niemcom, tylko chociażby Gembala i Walczak lub Gembala i nie wiem, Chrapkowski, to ten mecz wyglądałby zupełnie inaczej i moglibyście pójść za ciosem i tam się im mocniej postawić? Zastanawiałeś się nad tym? Bo to jest, wiesz, ludzka rzecz. Ja wiem, że ty jako trener możesz powiedzieć: dobra, było, minęło, nie ma co, no ale musiały ci takie pytania po głowie trochę chodzić. Znaczy, na pewno było mi szkoda, że z przyczyn trochę niezależnych od nas musimy aż do takiego stopnia eksperymentować, bo naprawdę przed tymi mistrzostwami przygotowaliśmy się na wiele
wariantów. W przygotowaniach wzięło 28 zawodników. Wiedzieliśmy, że mogą się wydarzyć różne rzeczy, ale że wystąpimy w takim zestawieniu z tymi dwoma zawodnikami, do których jeszcze raz naprawdę tu z całą mocą chciałbym powiedzieć, że ogromne ukłony, szacunek za to, że oni wyszli i podjęli walkę, zostawili mnóstwo ambicji i serca na boisku, no ale to z przyczyn obiektywnych nie miało prawa się udać. Mariusz Jurasik powiedział mi tak, żeby nauczyć się gry w obronie w systemie hiszpańskim potrzeba pół roku. Tak powiedział kiedyś mu talent Dujshebaev. A my wystawiamy dwóch gości, którzy nawet na treningach ze sobą nie grali w tym zestawieniu. To jest jedno. Druga sprawa to jest jeszcze zrozumienie się nawzajem na boisku. To są też wiele treningów. Automatyzmy wiele słynne. Meczów, automatyzmów, tak, które wypracowuje się już na meczach, a oni nie mieli możliwości nawet ze sobą zagrać, tak jak mówię, chyba na treningu się nie zdarzyło. Nie pamiętam, musiałem sprawdzić, mam to wszystko porozpisywane, ale nie wydaje mi się, żeby oni się spotkali, a tu musieli wyjść i zagrać przeciwko Niemcom, przeciwko jednym z najlepszych zespołów Europy i zostawili wszystko i tak jak mówię, ogromny szacunek. Natomiast szkoda, po prostu szkoda. Nie chcę upraszczać, bo to jest zawsze upraszczanie, mówienie, że gdyby wygrał ten, a nie tamten, byśmy wygrali. Myślę, że tak to nie działa, natomiast wiem, że mielibyśmy więcej opcji, bo to zawsze na tym polega, mielibyśmy więcej możliwości do tego, żeby utrudnić jeszcze bardziej grę Niemcom. Czy to by się skończyło zwycięstwem? Nie mam pojęcia, to jest, mówię, dużo uproszczenie, a ja nie lubię upraszczać. A jak oglądałeś finał, nie, jak oglądałeś w niedzielę to wszystko, co się działo na Euro, to który mecz cię bardziej usatysfakcjonował, ten o brąz czy ten o złoto? Znaczy, ja zawsze, wiadomo, że to z przyczyn oczywistych, zawsze mecz o złoto przyciąga większą uwagę i wytwarza i wyzwala większe emocje, większe zainteresowanie. No, ale nie inaczej było tutaj. No też dodatkowym, myślę, faktorem, który decydował o tym, że to akurat ten mecz był dla mnie bardziej interesujący, było to, że to były dwa zespoły, z którymi się spotkaliśmy po drodze, z którymi te mecze były tak różne, tak? Bo z jednej strony mieliśmy Hiszpanię, gdzie mieliśmy dwie piłki, no przynajmniej na to, żeby ten mecz zremisować. Mieliśmy ten mecz ze Szwecją, który kompletnie nam nie wyszedł. I tu nie ma co ubierać tego w jakieś ładniejsze słowa, szukania jakichś przenośni, bo taka jest prawda po prostu. Mamy, moi drodzy, ankietę teraz u nas w kanale sportowym. Jak oceniacie występ Polaków na Mistrzostwach Europy? Są trzy opcje. Bardzo dobrze, na miarę możliwości albo poniżej potencjału. Na razie 11% bardzo dobrze, 68% na miarę możliwości, 21% poniżej potencjału. Będziemy sprawdzać dalej. Za chwilkę będziemy się łączyć z Piotrem Jędraszczykiem, a więc odkryciem selekcjonera Patryka Rombla. Już jest Piotr Jędraszczyk z nami, z tego co wiem. Piotrze, witamy cię bardzo serdecznie. I musicie wiedzieć, że Piotrek to jest wyjątkowy gość, bo on mierzy 177 cm i gdybyście się zastanowili, kto może być jego idolem, czy Steins, czy Zarabec, czy nie wiem, Lubomir Wraniesz, chociaż on jest za młody, nie może Wraniesza pamiętać, to co on mówi mediom, że jego idolem jest największy dzidziuś na świecie, dwumetrowy Michał Jurecki. Skąd ty tego idola wytrzasnąłeś? No, witam serdecznie. Przede wszystkim tutaj od dzieciństwa już interesowałem się piłką ręczną. To właśnie Michał Jurecki z reprezentacji Polski był takim moim idolem i to właśnie już od dzieciństwa, dlatego. Ale Piotrek, reprezentujecie dwa odmienne style gry. Co ty czerpiesz od Michała Jureckiego? Co znaczy, no wtedy to jeszcze nie wiedziałem, jak... Ty urośniesz. No właśnie tak. Ale podobało mi się to, jaki był na boisku właśnie, jak się poruszał i tak dalej, że dużo myślał, dużo widział. Także dlatego tak. No a potem właśnie jak się okazało, że tych centymetrów nie będzie aż tyle, no to zacząłem spoglądać na tych zawodników, co bardziej są podobni do mnie. A ile wzrostu ma twój tata, z ciekawości? 1,80 m. Tata, który też grał w piłkę ręczną, Adam Jędraszczyk. Powiedz mi, czy jak zadebiutowałeś w reprezentacji pod koniec roku, jak wszedłeś na Euro, to jakie to były emocje u taty? To były łzy szczęścia? Dzwonił do ciebie? Czułeś, że to są takie najbardziej wzruszające chwile w waszej relacji ojciec-syn? Jak to wyglądało? Po prostu pogratulował mi, że udało mi się zadebiutować i pojechać na taką imprezę. I od zawsze mieliśmy dobrą relację, więc często mnie wspierał i był w ogóle moim pierwszym trenerem. Także dużo mu zawdzięczam, ale był na pewno ze mnie dumny. Piotr, czy ty już wracasz do treningów, czy jeszcze macie trochę odpoczynku po tym Euro? No, Bartek pytał się mnie, czy potrzebuję troszeczkę wolnego. Powiedziałem, że 2 dni mi wystarczą i w piątek byłem już w Kwidzynie na sparingu,
a teraz już trenuję pełną parą. A czy usłyszałeś już od taty słowa: synu, jesteś lepszym ode mnie zawodnikiem, czy jeszcze się nie zdobył na taką deklarację, jak to wygląda? Nie zdobył się na taką deklarację i myślę, że tu nie ma też żadnej zawisłości czy czegoś w tym stylu, także tak jak mówiłem, że mamy dobre relacje i dobrze żyjemy. O Piotrku mówi się, moi drodzy, że ponoć nie ma układu nerwowego. Taki cytat z niego. Wchodzę i nie kalkuluję. Oczywiście mam respekt przed rywalami, ale staram się o tym nie myśleć. Najważniejsze, największe wrażenie zrobili na mnie Skandynawowie. Twardzi w obronie, grający niezwykle szybko w ataku, świetnie wyszkoleni technicznie. I ja chciałem o ten przeskok zapytać, bo jednak z całym szacunkiem, ale trochę inaczej gra się przeciwko drużynom w PGNiG Superlize. Oczywiście może za wyjątkiem Wisły i Vive czy Azotów, a trochę inaczej na poziomie reprezentacyjnym. Miałeś problem, żeby sobie to poukładać, bo my często słyszymy polskich piłkarzy nożnych. Pojechał za granicę z polskiego klubu do średniego klubu Bundesligi. On się łapie za głowę, nie wiedział, że można tak ciężko trenować, tak szybko grać. Jak to wyglądało u ciebie? No, to znaczy było widać, że ta Skandynawia, właśnie cała, ci Szwedzi i Norwedzy są bardzo dobrze przygotowani. No i niestety te mecze z nimi zakończyły się minus 10, minus 11, także troszeczkę odstawaliśmy. Ale właśnie nie wiem, co mam dalej o tym powiedzieć. No, mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższym czasie. Mm-hmm. Powiedz taką rzecz, bo albo inaczej, nie, ja chcę tutaj zrobić, żeby pan trener, selekcjoner Patryk Rombel poczuł, jak to jest być dziennikarzem, że my też nie mamy łatwego zadania. To jest jedyny taki moment, żeby selekcjoner może zadać swojemu zawodnikowi pytanie na antenie kanału sportowego. Tylko ja teraz zdradzę sekret, patrzy się w kamerę, nie w telewizor, panie trenerze, proszę. Ja mam pytanie zadać? Bardzo proszę. No dobrze, to ile czasu ci zajmie wygranie pozycji numer jeden w reprezentacji? Ciężkie pytanie, no ale ja jestem nowym zawodnikiem, bo to zależy, ile będziesz dawał mi czasu na boisku. A tu lekki szantaż, to nie, to ty musisz dać mi jakieś narzędzie do tego, żebyś mógł tam być, także pomyśl. Nie, oczywiście, żeby nie było, że sodówka mi jakaś uderza czy coś, ja będę ciężko pracował, dobrze. Także z tym nie ma problemu. Czyli Piotrek, nie masz żalu do selekcjonera, że na tym Euro grałeś niewiele? No absolutnie, absolutnie. Nie wiem w ogóle, skąd mogą się brać takie głosy. Ja cieszę się, że w ogóle miałem szansę tam pojechać. Także było nas trzech na jednej pozycji. W każdym z nas inna krew. A powiedz, czego ty się możesz nauczyć od Michała Olejniczaka, który jest twoim rówieśnikiem i graczem o zupełnie innych parametrach fizycznych? Czego się nauczyłeś od Maćka Pilitowskiego, czyli takiego już starego wyjadacza ekstraklasowego? I jak ty sobie radzisz z tymi swoimi 177 centymetrami wzrostu? Na czym ty bazujesz? Jakbyś miał wyjaśnić, byś miał, wiesz, się zareklamować w trzech zdaniach, to się zareklamuj. Witamy serdecznie. Zaraz właśnie, bo niedługo trening mamy, ale odpowiadając na pytanie, to z Maćkiem dużo rozmawialiśmy i tak dalej, z Michałem to samo, także głównie bazując na tej rozmowie, pokazywali mi, jak ja mam się ustawiać, jak mam atakować i tak dalej, na co mam najwięcej zwracać uwagi, także ta nasza konkurencja niby na pozycji przebiegała w dobry sposób, taki przede wszystkim zdrowy. Mm-hmm. Bertus Servas przyznał się publicznie, że do ciebie dzwonił. Czy odebrałeś już też telefon od Adama Wiśniewskiego i czy gdybyś miał wybierać, gdyby na stole leżały oferty z Płocka i z Kielc, to którą byś wybrał, niebieską czy żółtą? Myślę, że za wcześnie jeszcze, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo zrobił się teraz niezły szum wobec mojej osoby, wokół mojej osoby, ale na takie decyzje myślę, że będziecie musieli jeszcze poczekać, jeszcze sam nie wiem. Ale dowiemy się pierwsi? Jędracha, dowiemy się pierwsi? Nie obiecuję niczego. Pierwsi dowiedzą się na pewno rodzice. O. Okay, a selekcjoner by wolał Piotrka w Piotrkowianie nie oglądać jeszcze, powiedzmy, przez półtora roku, czy na przykład do końca tego sezonu, a potem połówka tabeli Bundesligi, żeby tam się otrzaskiwał co tydzień w bardzo poważnych meczach. Znaczy, tu powiem pomidor, bo tam trenerem jest Bartek Jurecki. Nie chcę, nie chciałbym. Czyli asystent Patryka. Wywoływać konfliktów. Nie, myślę, że tak jak mówi Piotrek, to potrzebny jest spokój, potrzebny jest czas, to żeby się skoncentrować na tym, żeby dalej się rozwijać. Wiem, że to takie, powiedzmy, wyświechtane frazesy teraz mówię, ale taka jest prawda, że wybieganie za daleko w przyszłość niestety powoduje, że czasami gubimy to, co mamy pod nogami, a to
jest najważniejsze, żeby krok po kroku dalej robić swoje. Piotrek wie, nad czym musi pracować i myślę, że to, co przed nim, myślę, jeśli skupi się na tym, co ma najbliższe kroki przed sobą, przyszłość będzie sama przynosiła dobre rozwiązania. Znaczy ja pamiętam, że Bartek Jurecki to był zawsze ten człowiek, który mówił, grając w Magdeburgu, wyjeżdżajcie na zachód, wyjeżdżajcie do Bundesligi, bo tam się rozwijacie, więc myślę, że byłaby to ze strony Bartka hipokryzja, gdyby zaprzeczył, że gdybyśmy go tak docisnęli teraz mocno, to on by powiedział, że opłaca się na zachód wyjeżdżać generalnie. Ale wiesz, on wynik musi w klubie zrobić. Ja to do końca sezonu ma czas i potem wie. Ja myślę, że każdy, kto kibicuje polskiej piłce ręcznej i zarówno Bartek, myślimy o Piotrku, czy o każdym innym zawodniku, trener, który ma tak zdolnego zawodnika, jeśli taki zawodnik otrzymuje szansę stawiania kolejnych kroków, to naturalne jest, że nie powinno się i myślę, że większość trenerów w takich sytuacjach nie blokuje, a wręcz przyklaskuje i robi wszystko, żeby ci zawodnicy mieli szansę wyjeżdżania i grania na wyższym poziomie, rozwijania swoich umiejętności dla dobra reprezentacji i generalnie piłki ręcznej, bo tych zawodników nie ma wcale tak dużo. A jeśli popatrzymy na drugą linię, to praktycznie wcale nie ma zawodników, którzy grają w mocnych ligach zagranicznych. A lubisz Bundesligę, Piotrek, oglądać? No, tak, uwielbiam. To jest najmocniejsza liga i tam poziom jest bardzo wyrównany, także lubię. A z tych niewysokich, środkowych, na kim się wzorujesz teraz? Aktualnie to chyba Luke Steins, który jest dosyć na czasie i robi furorę i w kadrze, i w Feldzie. To mamy taką grafikę przygotowaną, moi drodzy. O właśnie, najniżsi środkowi rozgrywający, chodzi nam o tych, którzy zrobili karierę. Oczywiście to są takie plus minus centymetr, bo są różne źródła. Lubomir Wraniesz, to Patryk, my możemy pamiętać w studiu, Piotrek raczej nie, 166 cm. Teraz... Jak nie, też pamiętam. Pamiętasz? Ale to chyba tylko na VHS, żeś oglądał. Pamiętam też. No i dobrze, no dalej. Erik Balenciaga to jest taki gość, co też otworzył słynną firmę z ciuchami i na tym zarabia głównie pieniądze, a sobie gra tak dla przyjemności. Luke Steins, czyli PSG. Micha Zarabec, THW Kiel. Stas Skube niedługo, Vive Kielce. Dalibor Doder to też taki już Szwed, który chyba karierę zakończył po 40. Lukas Indrić, Vive oraz Barcelona. Z tych klubów możemy ich kojarzyć. Czyli da się mieć mniej więcej 1,74 m, 1,80 m i grać w piłkę ręczną na środku na wysokim poziomie, trenerze. Da się, no tym bardziej, że tak jak widać, grono takie zacne tam tych zawodników poniżej 1,80 m i należy życzyć tylko, żeby na stałe w takim gronie nasi zawodnicy mogli przebywać z racji odnoszonych sukcesów i klubów, które będą grali. Czy mamy jeszcze Jędrachę? Nie, już mamy, spadł, mamy. Tak? Jeszcze mamy, możemy jeszcze jedno pytanko zadać, bo już tam zaraz Bartek nad nim będzie stał z piłką. To ja na zakończenie. Czy ty byś chciał mieć 15 centymetrów więcej, czy już teraz masz walone? I tak, i nie. Kiedyś chciałem być wysoki i nabrać masy i tak dalej, ale teraz patrząc z biegiem czasu da się też osiągnąć sukces, będąc nawet niskim, więc teraz już chyba nie. Kiedyś tak, a teraz nie. On może słyszeć, bo taki legendarny film z Patrickiem Swayze, Wykidajło, i on grał ochroniarza i zawsze słyszał, jesteś niski jak na ochroniarza, a potrafił tam trzem gościom naraz sprać tyłki. To trzymajmy się tego, że z Piotrkiem jest tak samo. Może słyszeć od niektórych, że jest niski jak na piłkarza ręcznego. Dopóki będziesz prał tyłki rywalom reprezentacji Polski, to nikt nie ma z tym problemu, Piotrek. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie. No i powodzenia w najbliższej kolejce. Serii. O której będzie jeszcze okazja powiedzieć. Fajny chłopak. Czy ja mogę zadać pytanie? Proszę. Patryk, bo nie jest tajemnicą, że ja bardzo jestem wielką fanką talentu Piotrka Jędraszczyka. Śmieją się z niego koledzy w klubie. Myślę, że dlatego, że niedźwiedź coś tam. Nieważne. Ale dlaczego on grał tak mało? Ja się teraz zamieniam w rolę kibica. Komentowałam te mecze i Piotrek Karpiński, który siedział obok mnie, już śmiał się ze mnie. Mówię, dlaczego ten Jędracha gra tak mało? Znaczy, czy on ci musiał na tym euro przekonać do siebie? Znaczy, no z jednej strony tak, z drugiej strony też pamiętajmy, że wpuszczanie zawodnika w niektórych okolicznościach. On dostał od nas dużo szans w przygotowaniach. Dostał szansę w ostatnim meczu z Hiszpanią, gdzie rozpoczął, gdzie ten początek był dosyć nerwowy w jego maniu, więc wiedzieliśmy, że potrzebuje czasu i ten czas dostał. Wiedzieliśmy też, że Maciej Pilitowski, Michał Leniczak już mają doświadczenie, więc oni w początkowej fazie potrzebowaliśmy ich bardziej z racji właśnie tego doświadczenia, które mają, tego spokoju, który już mają przez to, że to nie były dla nich pierwsze mecze na takim imprezie. Też wiadomo, że te dwa pierwsze mecze miały duży ciężar gatunkowy
ratunkowej, bo też wiedzieliśmy, że te dwa pierwsze mecze wygrane i 4 punkty zdobyte w tych spotkaniach dają nam awans. Także wiedzieliśmy, że to ciśnienie na tych zawodnikach, szczególnie tych, którzy są po raz pierwszy, przyjechali po raz pierwszy na imprezę tego typu, no może być duże, więc no, obawiałeś się, logiczne, że nie udźwignie. Logiczne dla nas było, że w tym momencie no, bazowaliśmy na zawodnikach, którzy już wiedzą, z czym to się je, wiedzą, jak te emocje, mówiąc kolokwialnie, okiełznać, tak, i potrafią w dużej mierze realizować w pełni to, co my założyliśmy, bez jakiegoś bagażu w postaci zbędnych emocji, te, które na pewno towarzyszą, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I z czasem powoli rzeczywiście Piotrek dostał więcej szans, przekonał nas, w związku z tym na końcu tych minut na boisku dostał zdecydowanie więcej. Wykorzystał je, nie? No, tak jak wszyscy widzieli, myślę, że tutaj nie ma co tam się krygować i mówić na okrągło, rzeczywiście tak. Czyli myślę, że to jest rozgrywający numer 2 tej reprezentacji po Michale? Pamiętajmy, że to jest tak dynamiczny sport i sytuacje, które mają miejsce z kontuzjami, z COVID-ami, więc... Ale zakładając, że wszyscy są zdrowi i bardzo do dyspozycji pełen skład. Zrobiliśmy po mistrzostwach, zrobiliśmy tak, że powiedzieliśmy zawodnikom, jak wygląda rywalizacja na ich pozycjach, jacy są zawodnicy, z kim rywalizują. Oni o tym wiedzą. Podobnie tutaj mamy 3-4 zawodników na środku i mają teraz rok na to, żeby potwierdzić swoją dyspozycję, swoją formę i na tej podstawie będziemy dalej decydowali, który z nich będzie pozycją numer 1, 2, 3 i 4. Na czym ty budowałeś przekonanie, że Maciek Pilitowski może dać coś tej reprezentacji ekstra? Jakby ja rozumiem, że ty go powołujesz, bo na bezrybiu i rak ryba. Ja przyznam szczerze, oglądając tego chłopaka przez lata w Ekstraklasie, jak do niej wchodził 10-11 lat temu, pamiętam, jakie były o nim wtedy opinie. Trochę jak teraz o Piotrze Jędraszczyku. Młody, zdolny, fajny, może nam się rozwinąć, pójść na zachód, ale mam wrażenie, że stanął w miejscu, a mam takie poczucie, że jak ktoś stoi w miejscu, to się de facto cofa. I teraz ja często spotykałem się z taką opinią. Na jakiej podstawie wierzyć w to, że facet, który mając 32 lata i całe życie grając w Polsce, w tej naszej Ekstraklasie, no też jakoś jej nie przeskakiwał o głowę, będzie dawał sobie radę na środku w meczach reprezentacji. A w mojej opinii to powód był bardzo prosty. Mianowicie ta kadra, bodajże teraz nie chcę zakłamywać statystyk, ale bodajże była 3. albo 2. najmłodszą na tych mistrzostwach. I w każdej reprezentacji potrzebni są zawodnicy, którzy mają doświadczenie. Nawet jeśli to nie jest doświadczenie międzynarodowe, ale chociażby z racji wieku, ilości meczów rozegranych, którzy potrafią wykorzystać swoje atuty i wykorzystać atuty kolegów. Miałem przyjemność współpracowania z Maciejem Pilitowskim jeszcze w MMTS-ie Kwidzyn. Znam twój żołnierz trochę jego, też, co? Jego walory, jeśli chodzi o inteligencję boiskową, i wiedziałem, że on ma bardzo analityczny umysł, potrafi szybko dostosować się do sytuacji, która jest na boisku, zastosować najlepszy wariant do tego, co my potrzebujemy w ataku, też odstawiać emocje na bok, i ten zawodnik był nam potrzebny właśnie po to, żeby w tych momentach, gdzie Michał Olejniczak z racji wieku, z racji braku doświadczenia, z racji młodzieńczej czasami fantazji, potrzebował był ktoś, kto wchodzi na boisko i potrafi to uspokoić. I Maciej przez bardzo wiele meczów i tak podobnie na tych mistrzostwach wchodził, dawał nam to, dawał nam spokój, dawał nam stabilizację i powodował, że my potrafiliśmy do tej gry wracać, uspokajać i nawiązywać równorzędną walkę. Także ja uważam, że taki zawodnik, myślę, w każdym zespole jest bezcenny. Także myślę, że to jest najlepsza chyba odpowiedź na to pytanie. Rafał Przybylski i cała ta prawa strona. To jest teraz taki fragment, który musimy otworzyć. Jakby ja rozumiem powoływanie go do reprezentacji, bo jest to człowiek potrzebny chociażby do gry w defensywie. Wielu kibiców strasznie go hejtuje. Rozumiem też jakby, że jest to trochę też atmosferić, a w szatni trzeba gościa, który robi fajną atmosferę. Jaki jest twój pomysł na tę prawą połówkę na dziś? Bo tak, Michał Daszek, absolutny fenomen na skalę światową. Bo czy Albin Lagergren, czy Oskar Magnusson, są to zawodnicy też niewysocy? Czy kiedyś, nie wiem, słynny Zajc, zawodnicy niewysocy, ale jednak mierzący około 186 cm. On ma 182, daje sobie radę na światowym poziomie. Natomiast no wiadomo, że nie będziesz grał Daszkiem od pierwszej do ostatniej minuty w ataku, bo on ci padnie na dużym turnieju, w domyśle Mistrzostwach Świata. Czy to jest nadzieja, że Majdziński będzie zdrowy, ale umówmy się, to jest nadzieja, no taka, nie można na tym oprzeć całego prawego rozegrania. Czy to jest seria SMS-ów do Pawła Paczkowskiego i rozumiesz, już twój numer jest u niego zablokowany, bo
bo on się boi, że będziesz go prosił, żeby do kadry wrócił. Czy to jest być może chęć gry przez kilka minut w ataku w trakcie jednego meczu, żeby dać odetchnąć Daszkowi na trzech praworęcznych rozgrywających? Jakie są te twoje wnioski teraz po mistrzostwach? Znaczy, te wnioski są dużo bardziej dalekosiężne niż tylko te mistrzostwa. No, niestety jest to pozycja, na której proszę zobaczyć, że praktycznie nie mamy zawodników z międzynarodowym doświadczeniem, zawodników, którzy grali na Zachodzie, którzy robią nawet różnicę na poziomie Superligi, a już takich, którzy no, są powiedzmy w wieku takim, który jest perspektywiczny, to praktycznie ich nie ma, którzy już grają. Ja nie mówię teraz o tych chłopcach, których za chwilę powiem. Natomiast jeśli chodzi o Rafała Przybylskiego, no jest to zawodnik, który w tej kadrze ma już ogromne doświadczenie. Grał we Francji, ma duże doświadczenie międzynarodowe. Też pewne sytuacje nie paraliżują go na boisku. Daje naprawdę bardzo dużo nam, jeśli chodzi o obronę, ale również w ataku. To jest, przypomnijmy, na Mistrzostwa Świata w 2000, rok temu w Egipcie, był to najlepiej asystujący zawodnik w naszej reprezentacji. Także ja uważam, że czasami, często te opinie na temat Rafała są krzywdzące, bo jest rozpatrywany tylko poprzez skuteczność. No, ja to rozumiem oczywiście w pełni, to kibice kierują się emocjami. Znaczy, ja przepraszam, że ci przerwę, bo ja akurat jestem tutaj, mnie osobiście Patryk nie musi przekonywać. Ja mam wrażenie, że nawet bardzo często kibice nie patrzą nawet na tą skuteczność, patrzą tylko na styl poruszania się Rafała i na podstawie tego stwierdzają, facet się nie nadaje. Znaczy ja, no i tutaj kolejna rzecz, bo też utarło się takie sformułowanie, że to jest tylko atmosferycz, tak? Ale naprawdę to jest gość, który no, wkłada niesamowicie dużo pracy w to, żeby być w tej kadrze. My naprawdę to, co robimy pomiędzy zgrupowaniami, tak? Czyli monitoring tych zawodników, obserwowanie tego, co oni robią, jeśli chodzi o motorykę, jeśli chodzi o ich procentowy udział w meczu, ich efektywność gry w ataku, w obronie. To jest zawodnik, który w Superlidze no, ustabilizował swój poziom na bardzo wysokim, dobrym poziomie. Wiadomo, że to Superliga to nie jest ten poziom międzynarodowy, ale za jego plecami w tej Superlidze nie ma nikogo na podobnym poziomie, bo pozostali zawodnicy mają bardzo duże wahania tej formy, jeśli chodzi nawet o samą Superligę. Także to jest po prostu zawodnik, który jest w tym momencie wśród leworęcznych na swojej pozycji najlepszy w Polsce. I my potrzebujemy zawodników na swoich pozycjach najlepszych w Polsce, a Rafał Przybylski na ten moment spełnia wszystkie... Czyli ta trzecia prawa ręka ci nie chodziła po głowie, żeby próbować w ten sposób? Próbowaliśmy, tak. Był próbowany tam chociażby Kasper Adamski, był przez moment Ary Pietrasi, który pełni podobną rolę w Otmar St. Gallen w Szwajcarii, w swoim klubie. Natomiast, no, tak jak widzieliśmy, największy udział tam rzeczywiście miał Michał Daszek. Natomiast to, co daje Michał Daszek w ataku, no też pamiętajmy, że mamy dość spory dysbalans, jeśli chodzi o tym, co możemy, jaki najlepszy skład możemy wystawić w ataku, a pomiędzy tym, co możemy najlepszego wystawić w obronie. W związku z tym ta liczba zmian. No, jak widzieliśmy na tych mistrzostwach, były momenty, że zmienialiśmy trzech zawodników do obrony. To jest karkołomne zadanie. W dzisiejszej piłce ręcznej, takiej szybkiej, prawda? I dynamicznej. Tak, to nie są lata 90. Dużo, żeby uniknąć tego. Tak. No, więc Rafał Przybylski na ten moment jest niezbędny, zawodnikiem ważnym. I jeśli dalej będzie realizował te założenia, które my mamy, które on dla nas spełnia i nie tylko w kadrze, ale tą pracę, którą wykonuje pomiędzy zgrupowaniami, no... Powiem tak, rozumiem twoje argumenty, ale ja się modlę o zdrowie dla Majdzińskiego i o to, żeby Działakiewicz się ładnie w Gummersbachu rozwinął i o to, żeby jeszcze może jakiś Widomski, może jacyś młodzi ci się gdzieś pojawili. Kamil, nie powiedzieliśmy w ogóle, że będzie okienko, tak zwane okienko, tak? Będzie można się dodzwonić. Teraz można. Mamy pierwszy telefon. 224866556. Dzwońcie, ale skoro jest pierwszy telefon, to witamy bardzo serdecznie. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj od razu mam pytanko do trenera Patryka Rąbla, ponieważ kompletnie się z nim nie zgadzam, jeżeli chodzi o Maćka Filipowskiego i jego analityczny umysł, czy też jakieś analizy, asysty. No, dla mnie kompletnie się nie spisał na tych zawodach, również na tych meczach towarzyskich. Więc tu uważam, że to jest pewnego rodzaju jakieś kolesiostwo, że tutaj Maciej dostawał tyle minut, ponieważ błędy i z podaniami, i jakieś wbiegi na trzecie koło, gdzie przeszkadzał dosłownie partnerom na rozegraniach, no, dla mnie totalnie niesprawdzony pomysł.
Nie mam co powiedzieć, no, jeśli ktoś ma utartą opinię, no, no, ja musielibyśmy zagłębić się w założenia, w to, co my przygotowujemy, żeby dyskutować. No, także nie mamy na to czasu, no, ale szanuję taką opinię. Ja, no, nie mogę się do tego w żaden sposób podnieść, bo nie ma ani czasu, ani nie mam materiałów na to, żebyśmy podjęli no, rzeczową dyskusję. Także dziękuję. Mhm. No to jeszcze drugie pytanie, jeżeli mam czas i mogę zadać. Czemu w tym meczu z Norwegią Ariel Pietrasik wychodzi w pierwszym składzie do obrony, kiedy przez praktycznie cały mecz z Niemcami mógł trener zauważyć jego błędy i te dziury, które po prostu robi na środku obrony i że to nie jest na takim poziomie, żeby udźwignąć takie stanowisko jak tutaj środek defensywy? No i powód był bardzo prosty, bo to był jeden z dwóch ostatnich środkowych obrońców, których mieliśmy w związku z sytuacją, którą mieliśmy wywołaną COVID-em i zakażeniami, więc tu akurat odpowiedź jest prosta, bo nie było żadnych innych opcji. Znaczy, no był Piotrek Chrapkowski, który mógł wyjść od pierwszych minut również. Pamiętajmy, że Piotr Chrapkowski wyszedł dopiero co z izolacji, także to są sprawy związane ze zdrowiem, sprawy związane... A ty dostałeś od niego sygnał, nie wiem, że się nie czuje na siłach, żeby grać od pierwszej minuty. Ty sami tak oceniliście z Łukaszem Wichą, czy na jakiej podstawie? Zawsze akurat tam mieliśmy możliwość, korzystaliśmy z lekarzy, którzy wyrażali swoją opinię i też w sytuacji, której, tak jak w przypadku Macieja Gębali, była podjęta decyzja, że nie może zagrać dłużej niż 20 minut. Nie zagrał dłużej niż 20 minut. Jeśli wiedzieliśmy, że zawodnik nie może zagrać pełnego spotkania, no też przygotowywaliśmy go na określony moment w meczu, którym no, uważaliśmy, że będzie nam najbardziej potrzebny. Także to są bardzo duże rzeczy, których z zewnątrz nie widać, które się działy, które miały związek właśnie z tą całą irracjonalną sytuacją związaną z COVID-em, bo tych rzeczy było no, cała masa. Podobnie było sytuacja, rzecz miała się z Adamem Moraskim, gdzie lekarz no, odradził nam wystawianie go do składu, bo jego organizm zachowywał się w no, nienormalny sposób po przybytym zakażeniu i w związku z tym odesłaliśmy go do domu. Także tak jak mówię, no, to były najbardziej chyba irracjonalne mistrzostwa, irracjonalny turniej, w jakim wziąłem udział, bo tak jak mówię, no, takich właśnie sytuacji, gdzie no, musimy wstawić kogoś do środka obrony, a my tam za bardzo nie mamy rotacji, także no, sytuacja, znaczy, która... To jeżeli jeszcze mógłbym dodać, no to moim zdaniem cały ten pierwszy skład obronny i w ogóle pierwszy skład na mecz z Norwegią to był jeden wielki eksperyment, gdzie też nie rozumiem, dlaczego Arek Morito nie grał w pierwszym, tylko Michał Daszek nagle wszedł na skrzydło. Dlaczego Przybylski grał tak naprawdę od pierwszych minut również w ataku, jak i w obronie, gdzie przy wyrównanym wyniku trzy błędy Przybylskiego i już nam podjeżdżają na trzy bramki tutaj Norwegowie i wtedy już jest mecz pod ich dyktando praktycznie do samego końca. Czy to nie był pewnego rodzaju eksperyment? Skąd taki pomysł w ogóle? Nie był z pewnego rodzaju eksperyment. Pamiętajmy, że no to był turniej, który w bardzo dużym stopniu odbił się na zdrowiu zawodników w związku z tym, że pierwszą fazę turnieju tak naprawdę graliśmy w 9 zawodników właśnie w związku z tym, że wypadło nam 7 zawodników w związku z izolacjami. Także no my musieliśmy też szafować tym zdrowiem zawodników i szukać rotacji, szukać tego, żeby móc tych zawodników no, wykorzystać w jak najbardziej efektywny sposób. No dobra, to jeszcze jakbym tylko mógł podpowiedzieć tutaj trenerowi, żeby przypatrzył się Jankowi Stolarskiemu z Piotrkowa Trybunalskiemu. Jeżeli mamy problem z prawą połówką albo z lewą, to myślę, że tak jak pan postawił tutaj na Piotrka Jędraszczyka, tak można postawić na Janka w 100%. Trafił nam się ekspert. A ty z Piotrkowa Trybunalskiego dzwonisz, tak z ciekawości? Nie mam papierów trenerskich, aktualnie też nie trenuję, ale jestem wychowankiem Aliany Łódź, więc siedzę w tym sporcie od praktycznie dzieciństwa. Może kiedyś zostaniesz selekcjonerem. Może kiedyś zaprosimy cię tutaj do tego studia. Może. Jeżeli Patryk Rąbel by mi pomógł w tych kwestiach, to oczywiście. Może jeszcze jakąś współpracę tutaj zaraz załatwimy. Dobra, dziękujemy ci bardzo serdecznie za ten telefon. 22 486 6556. Mi się podoba, że dzwonią kibice, którzy widać, że są zakochani w piłce ręcznej i którzy gdzieś tam chcą, powiedziałbym, podjąć próbę dyskusji z selekcjonerem, bo to też wymaga odwagi, żeby zadzwonić i swoje zdanie przedstawić. Bardzo często jest tak, że jak ktoś do nas dzwoni, to mówi: o, wspaniali jesteście, cudowni, niesamowici i tak dalej. Znaczy nie do nas, do mnie, do siebie, Iwona, tylko do kanału sportowego, więc to jest też
spoko. Czego nam brakuje poza głębią składu dzisiaj, żeby z najlepszymi się bić? Ja wiem, że pewnie doświadczenia. Maciek Wojs tydzień temu w naszym programie mówił, że takiej umiejętności rozstrzygania na naszą korzyść trudnych końcówek, gdzie właściwie walczymy bramka na bramkę, jest wynik oscylujący wokół remisu. Czy ty się z tym zgadzasz? A jak tak, to jeszcze czego poza tym? Znaczy to odpowiem pytaniem. No, trzeba zadać pytanie, ile takich rzeczywiście meczów w ostatnich 5 latach na dużych imprezach reprezentacja rozegrała, gdzie te mecze się ważyły w końcówkach. To są tak naprawdę pierwsze takie spotkania, gdzie na Mistrzostwach Świata w zeszłym roku i w tym roku na Mistrzostwach Europy my w ogóle doprowadzamy do sytuacji, gdzie te mecze rozstrzygają się w końcówkach. I też rozmawialiśmy o tym po tych mistrzostwach, troszkę rozgoryczeni, że nie udaje się tych końcówek rozstrzygać na naszą korzyść. Natomiast no, jesteśmy przekonani i też ja też pamiętam ze swojego doświadczenia, chociażby z Kwidzyna jeszcze, gdzie też w pierwszym sezonie tych meczów przegranych jedną bramką była cała masa. Natomiast ja wiem, że takie mecze przegrane jedną bramką później dają to doświadczenie, dzięki któremu te mecze później się rozstrzyga w drugą stronę. I rzeczywiście ta sytuacja się odwraca. I ja jestem przekonany, że nie inaczej będzie z tą reprezentacją, nie inaczej będzie z tymi meczami, które będą kończyły się na styku, że im więcej takich meczów rozegranych na styku, im więcej takich przeciwników, z którymi mocniejszych od nas teoretycznie, ale których będziemy mieli blisko. Im więcej takich meczów rozegramy, tym więcej i tym szybciej będziemy zdolni do tego, żeby te końcówki rozstrzygać na swoją korzyść. Także no, kwestia tego, żeby mamy drugi telefon. Rozgrywać. Mamy drugi telefon, odbierzmy. Dobry wieczór, witamy. Dzień dobry. Ja bym chciał na samym początku zadać pytanie o ten mecz z Rosją. I pytanie, co tam się wydarzyło w tej samej Kostuszce. Jak to możliwe, że my straciliśmy taką bramkę? Mówimy o samej sytuacji bramkowej? Tak, wydaje mi się, że chodzi o ten rzut, który dał Rosji remis. No, rzut, który no, miał dużo znamion szczęścia w sobie, poza tym, że został rzucony po krokach. No tak naprawdę byliśmy przygotowani na ten wariant, tak? Był oddelegowany Arek Moryto do Kosorotowa, był kontakt, był blok, był rzut z okolic 15 metra. No, nie umiem tego wytłumaczyć w racjonalny sposób. No, to jest sytuacja, w której podejrzewam, no, 90 rzutów na 99 na 100 nie wpada. To była ta jedna, która niestety wpadła, bo tutaj tak jak mówię, no, myślę, że zorganizowaliśmy to w obronie tak jak można to było najlepiej. Myślę, że Mateusz Zembrzycki też wiedział, gdzie ta piłka będzie lecieć. No, szczęście nie, niestety, no, nie umiem tego lepiej wyjaśnić. Poza jeszcze dokładając do tego, że tak jak wszyscy widzieli, no niestety ta bramka nie została zdobyta w sposób prawidłowy. A czemu Marek Moryto był oddelegowany do pilnowania Kosorotowa? No bo to był jednak zawodnik, który z tymi warunkami fizycznymi przegrywał z rosyjskim zawodnikiem. Czemu ktoś, na przykład Dawydzik, nie był oddelegowany do pilnowania Kosorotowa? Z racji tego, że jednym z wielu atutów Kosorotowa jest jego szybkość i dynamika. Tutaj zawodnikiem na boisku, który mógł dorównać mu w tym aspekcie, pamiętając o tym, że to był środek boiska, gdzie no, ten rzut z okolic środka boiska no, nie jest takim zagrożeniem, jak możliwość przedostania się blisko bramki. Więc no, w tym momencie wybiera się zawodnika, który może dorównać dynamiką i szybkością. No, tutaj Arek od Arka Moryto, zawodników podobnie dramicznych do niego jest niewielu, więc to on dostał takie zadanie, aby skrócić dystans, aby wywrzeć presję, aby utrudnić dojście do oddania rzutu i zmusić do oddania rzutu z jak najdalszej odległości. No to jeszcze jakbym mógł, to chciałbym zadać pytanie o te mecze ze Skandynawami, bo miałem kompletne wrażenie, że kompletnie na mnie leży styl gry Skandynawów. My nie byliśmy gotowi na tą niesamowicie szybką ręczną, szczególnie którą prezentowali Norwedzy. Natomiast już Hiszpania, że sam pan przyznaje, że jak to powiedzieć, pan się wzoruje na hiszpańskim systemie gry, to gdzieś ten styl był zbliżony i już to wyglądało lepiej. Czy nie mam pan wrażenia, że my nie potrafimy grać z drużynami, które grają tak szybko jak Norwedzy?
No ale to jest duże uproszczenie, bo przecież gdyby rzeczywiście była taka duża dysproporcja w szybkości gry, to ten finał Szwecja-Hiszpania skończyłby się jakimś, nie wiem, no, dużym dystansem bramkowym dla Szwedów. Ten mecz był wyrównany, więc to jest duże uproszczenie. No ja tak jak powiedziałem, ja myślę, że upatruję tutaj przede wszystkim powodów tego, że te mecze skończyły się w taki, a nie inny sposób, że troszkę nas ta sytuacja związana z izolacją i z tą całą zamieszaniem covidowym w jakiś sposób wybiła z tego, na czym powinniśmy być na największym stopniu skoncentrowani i gdzieś spowodowała, że no zbyt szybko oddaliśmy pole, szczególnie w tym meczu ze Szwedami, gdzie tak jak mówię, no z Norwegami. Po prostu no, wdaliśmy się z nimi w ganianinę, czyli w grę, którą oni preferują i tam kompletnie nie wywiązaliśmy się z tych założeń, które przed meczem sami żeśmy sobie przygotowali. Musimy postawić tutaj kropkę, bo goni nas czas. Dziękujemy bardzo za twoje trzyfachowe pytania, moi drodzy. Jeżeli chodzi o PGNiG Superligę Kobiet, to mamy niezły numer, ponieważ do przerwy spotkania w Lublinie mistrzynie Polski przegrywają z Piotrkowią 9-14. Ja też przypominam, że bardzo fajna jest aplikacja PGNiG Superligi. Można ją sobie ściągnąć czy na Androida, czy na Apple'a i tam śledzić na bieżąco to, co się dzieje. Można typować wynik i spotkań. Będziemy to również robić. Tak, bo generalnie dzisiaj wyjątkowo z racji tego, że mamy zacnego gościa, rozmawiamy dużo o reprezentacji, ale ten magazyn będzie magazynem ligowym i będziemy tutaj w dużej mierze rozmawiać o tym, co się dzieje w PGNiG Superlidze i w PGNiG Superlidze Kobiet. Tak jak powiedział Kamil, trwa właśnie spotkanie kobiecej piłki ręcznej. Będziemy sobie jeszcze za chwilę omawiać tą 15. serię. I będziemy mieć gościa, tak, natomiast teraz gościnie, test. Gościnie, przepraszam. Teraz test dla selekcjonera. Moi drodzy, mamy taką grę. Mamy taką grę, która polega na tym, że trzeba 60 razy trafić w świecące się, ja nawet nie wiem, jak to nazwać. Nie. Kuleczki, no nie wiem, że to piłeczki, w świecące się coś, takie, co jest tutaj na ścianie. Kolory są trzy, ciemno-niebieski, jasno-niebieski i zielony. I teraz sytuacja wygląda tak, że każdy nasz gość musi 60 razy dobrze trafić. Liczymy, ile czasu mu to zajmie, żeby 60 razy dobrze trafić. Dodatkowo za każdy błąd, czyli za każde uderzenie nie w tą, co trzeba, kuleczkę, niech będzie, że to jest kuleczka, są 2 punkty karne. Zapraszam, panie trenerze. No to ja się boję. Ja nie dziwię się. Ja też, prawdę powiedziawszy, ja też się boję. Znaczy, ja rozumiem, że jak będę bluzgał, to będziecie wypikać to. Znaczy, to jest na żywo, więc nie zdążymy. Prosiłbym cię, żebyś dawał... Że selekcjoner... Ciemno-niebieskie, tak? Ciemno-niebieskie. Selekcjoner ma żyłkę rywalizacji. Tak. Mocną. Ja, start on hit, czyli teraz uderzamy w którąkolwiek, obojętnie. No dobra. Obojętnie. Okay. I go. Go, ciemno-niebieskie. Patryk Rąbel, jak na razie 3-60, 5-60, 2 błędy. Pamiętaj, ciemno-niebieskie, niejasno-niebieskie, ale jesteśmy tylko facetami. Jezus Maria. Możemy się usprawiedliwić. Nie jest to łatwe. Mocniej, już to widać, w ogóle widać. Dobrze. Tak, gdzie tu jest? Ciemno-niebieski, już jest 15-60. Staram się. 16, prawy górny, lewy, tak? Dolny. Ja nie mogę zasłaniać kamery. Ale ty pomagaj, bo ty jesteś kobietą, to lepiej ciemno kolory. Ciemno-niebieski. Ciemno-niebieski, lewy górny. Już jest 24 z 60. 7 błędów. 7 błędów. Ale nie myśl o tym, skup się na tym, żebyś... Nie mów o negatywnych rzeczach. To prawda, pozytywne. Patryk, już mniej niż więcej do końca. No i to jest dobra Musimy zejść z anteny za 20 minut, więc prosiłbym cię, żebyś się... Ja mówiłem, że to jest 60, przynajmniej o 30 za dużo. Dawaj, będą odciski. Staram się. Jest. Ile za... Tutaj mówią nam, że możemy przedłużyć i wejdziemy na 20 na inny program. Nie ma problemu. Okay. Także nie spiesz się, Patryk. Nie dziękujcie. Nie spiesz się, Patryk. Nie spiesz się, Patryk. Lecimy dalej. Staram się. Zostało jeszcze 14. Jeszcze 14. Jak zobaczą to inni goście, nie będą chcieli do nas przychodzić. Lewy. Nie będą chcieli do nas przychodzić. Powiedzą, że to już nigdy więcej nigdy nie powtórzy. Nie działa to. Działa, jest. Tak, ale są tam rzeczywiście utrudnienia. Zbliżamy się do końca. Lewy róg. Zbliżamy się do końca. Patryk, ja 5 ci brakuje. 4, 3, 2. Jeden, jeszcze jeden, tak, koniec, drogi Patryku. Godzinę później jest, ile?
Well done. Ja muszę znaleźć wyniki, poczekajcie, muszę znaleźć wyniki. O, teraz i tam trzeba odejść, bo nie działało dwa razy. Tak. Ja wiem. Generalnie spływ na sędziego. Zaraz znajdziemy wyniki. Iwona, gdzie to były wyniki? Superliga. Czekajcie, wszyscy są teraz ciekawi tych wyników. No zaraz. Ile? 25 sekund. Jezu, jaki 20... dobry czas. 20. Poczekaj, jest test. Szukamy dalej. 59. Dobrze, to nie było 59. Dobra, słuchajcie, zaraz znajdziemy te wyniki. Gdzieś mi tutaj z racji, niestety... że Patryk jest naszym pierwszym gościem, to będzie miał, pierwsze miejsce. To jest pewne. I będzie liderem. W trakcie rozmowy ja znajdę i będziemy. Ale ja mam prezent. Słuchajcie. O, proszę bardzo. To jest prezent, niespodzianka. Nie będzie. Generalnie w dalszej edycji nie będzie innych prezentów. Ten jest wyjątkowy. Poznajesz, Patryk? Poznaję. Piętnasteczka. Dziękuję MMT z Kwidzyn. Fantastyczny pomysł. Ona nie jest dla ciebie. Ona miała być niespodzianką. Patryk, ona miała być niespodzianką, ale ona zostanie tutaj u nas i będzie wisiała na miejscu łomżywiwe. Także w zasadzie mogę ściągnąć, bo bardzo dużo jest tutaj żółtego. Będzie mniej żółtego. I zawiesimy tutaj koszulkę selekcjonera. Proszę. A Łomża i tak obiecała mi wysłać już nową koszulkę. Dobrze, także jeszcze musimy się postarać, jako że jestem z Płocka, muszę pilnować interesów Orlen, Wisły, Płocko, koszulkę nafciarzy. Zaraz będziemy się łączyć, moi drodzy, z drugą najlepszą strzelczynią PGNiG Superligi Kobiet, z Magdą Więckowską. I tutaj Iwona, mam nadzieję, że ma ogień krzyżowych pytań. Masz, nie masz? No widzę, zobaczymy, jak się potoczy rozmowa. Ja w tym czasie poszukam w wyniku Patryka, żeby wiedział, ile mu to zajęło sekund. Powinno mi się to udać, mam nadzieję zaraz. Mamy naszą rozmówczynię. Witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Magda, czyli już w Koszalinie? W Kołobrzegu? W Kołobrzegu, hotelu. I czy ten mecz jutrzejszy dojdzie do skutku? Jesteście tego pewne na 100%? Tak, 17:15 na TVP Sporcie będziemy grały i walczyły o 3 punkty. Okej, nie jest tajemnicą, Magda, nie jest tajemnicą, że idzie wam kanciato, to tak delikatnie powiedziane, w tym sezonie. Tobie idzie lepiej, ale czy wy jutro jesteście w stanie pokonać Koszalin na ich własnym terenie? Tak, jest dla nas to bardzo ważny mecz. Wiemy, że gramy pod presją, no bo już to jest najważniejsza część sezonu i musimy zdobywać te 3 punkty, żeby w ogóle myśleć o utrzymaniu się w Superlidze. Przygotowujemy się już do tego meczu od poniedziałku, więc no, trener daje nam dużo wskazówek i będziemy jutro walczyły, żeby te 3 punkty wróciły z nami do Kielc. Mimo, że jesteście Beniaminkiem i na razie ciężko wam idzie zdobywanie punktów, to morale zespołu jest wysokie, mocne, stabilne. Czy w ogóle da się tak powalczyć w tej Superlidze, kiedy jest porażka za porażką? No jest nam na pewno ciężko, bo lepiej się gra, no, jeśli się zdobywa punkty w tej Superlidze. No ale przychodzimy na treningi, na mecze zawsze przychodzimy z podniesioną głową, no i walczymy, no bo no, tak trener powtarza, że trzeba walczyć do samego końca. No i mamy nadzieję, że uda nam się wygrywać mecze teraz z drużynami, z Koszalinem, z Elblągiem, z Jarosławiem i z innymi, no i że te 3 punkty będą przychodziły do naszej drużyny. Tu jest ważna statystyka. Najwięcej porażek z rzędu w PGNiG Superlidze Kobiet w ostatnich 12 latach. Latocha, Sambord, Czew to absolutni rekordziści. 25 porażek z rzędu. Suzuki, Korona, Handball, Kielce w tym sezonie 13 porażek z rzędu. Można powiedzieć, że ta 13 okazała się dla was szczęśliwa, Magda. W jakiś sposób, że przerwałyście tę pasce w tym sensie, no bo sama liczba przegranych meczów z rzędu, no to nie było fajne, ale w końcu się udało zatrzymać. Tak, chciałyśmy już w nowy rok wejść z wygraną w Piotrkowie. No, trochę nam pokrzyżował plany COVID, choroby, ale udało się wygrać z Elblągiem. Gdzieś no, bardzo cieszyłyśmy się z tego zwycięstwa i mam nadzieję, że jutro tak samo wygramy i to nas podniesie trochę na duchu i będziemy walczyły z każdym meczem.
Magda, ty wróciłaś do Kielc z Piotrkowa Trybunalskiego. Nie jest też tajemnicą, że jesteś wyróżniającą się zawodniczką w swoim zespole. Jesteś też drugą najlepszą, najskuteczniejszą zawodniczką PGNiG Superligi Kobiet. Powiedz mi, jak ty patrzysz na swoją przyszłość, bo ty niedawno debiutowałaś w reprezentacji Polski i wiem, że jesteś bardzo ambitna, natomiast na pewno nie grasz w zespole, który pomaga ci rozwijać swoje umiejętności. Tak, znaczy gram w Kielcach. Jest tu naprawdę wyśmienity trener, z którym mi się dobrze pracuje, który mi daje dużo wskazówek. No na razie no, nie mamy tych wygranych, nie mamy sukcesów, ale no, na treningach pracujemy ciężko wszystkie i no, staramy się, żeby było coraz lepiej. Ja staram się pracować nad swoją skutecznością i nad, no, nad wszystkim, więc mam nadzieję, że to zaprocentuje w przyszłości. Jeśli by się sprawdził ten czarny scenariusz, że nie będzie w następnym sezonie korony handball Kielce, Suzuki korony handball, przepraszam, to co się stanie z Magdą Więckowską? No na pewno nie zostanę w Kielcach, no bo nie chciałabym grać w pierwszej lidze, no, chciałabym się rozwijać dalej, no więc będę szukała gdzieś klubów w Superlidze. Ale tego jeszcze nie przesądzamy. Na razie podpisałaś kontrakt do 2023 z opcją przedłużenia o rok. Powiedz, jaki to jest dla ciebie sezon? Czy on jest słodki w związku z tym, że jesteś jedną z najlepszych strzelczyń w PGNiG Superlidze Kobiet, czy raczej gorzki ze względu na to, jak radzi sobie klub? No i też umówmy się, ze względu na to, że Arne Senstad tuż przed Mistrzostwami Świata uznał, że postawi na Julię Niewiadomską, a nie na ciebie. Ja rozumiem, że jako dla młodej, ambitnej zawodniczki to musiało być w jakiś sposób, przynajmniej przez pierwszych kilka dni, bolesne. Tak, przeżyłam to niestety bardzo, ale już mam to za sobą i nie myślę o tym. Teraz skupiam się tutaj na lidze. Tak, może gdzieś tam jestem na drugim miejscu w tych bramkach zdobytych w tym sezonie, ale dla mnie to nie jest ważne. Wolałabym naprawdę wygrywać, zdobywać te 3 punkty i być no, wyżej w tej tabeli, niż no, osiągać takie... Znaczy, może nie osiągać takie wyróżnienia, bo to też mnie cieszy, że gdzieś tam zdobywam dużo bramek. No ale naprawdę wolałabym zdobywać te 3 punkty. Mm-hmm. Czyli rozumiem, że jak wychodzisz na mecz, jesteś powiedzmy w takiej sytuacji w ataku pozycyjnym, że widzisz, że możesz podać do koleżanki, to nie ma w tyle głowy, że ja walczę o koronę króla strzelców, króla strzelczyń, królowej strzelczyń. W każdym razie wiemy, o co chodzi. I że jednak wtedy ręka nie zadrży, że podajesz do lepiej ustawionej koleżanki. Nie, na pewno nie gram sama, bo to jest sport zespołowy i tutaj jest drużyna. I no jeżeli widzę tylko koleżanki, które są w lepszej pozycji ode mnie, to na pewno oddaję piłkę i cieszę się z bramek zdobytych przez inne. Mm-hmm. Magda, my w tym programie będziemy skupiać się właśnie nie tylko na rozgrywkach panów, lecz także na dziewczętach. I tu rodzi się taka prośba do ciebie, żebyś jako młoda, zdolna, kręcąca się wokół reprezentacji, rzucająca sporo bramek, zareklamowała tę waszą ligę. Jeżeli ktoś dzisiaj ogląda nasz program, kto na co dzień nie śledzi PGNiG Superligi Kobiet, chciałbym, żebyś powiedziała, dlaczego twoim zdaniem warto. Dlaczego warto? Ponieważ te mecze są naprawdę wyrównane i mimo tego, że czasami gra ostatnia drużyna z pierwszą, to są to naprawdę mecze walki i są takie emocje, że naprawdę ja polecam to oglądać, polecam nam kibicować, a z wsparciem innych naprawdę będzie na pewno każdej zawodniczce łatwiej. Miała miejsce taka sytuacja podczas waszego meczu. Niech państwo się nie zdziwią, że pokazujemy, Magda mówi o tym, że mecze są zacięte, a my pokazujemy fragment Beniaminka z jedną z najlepszych drużyn w Polsce. Jest taka różnica wyniku. Tam było zderzenie bramkarka, swoja zawodniczka i tam było trochę kontrowersji. Tu jest druga kontrowersja z czerwoną kartką. Ona miała miejsce w Lubinie i tutaj, co ciekawe, sędziowie zmienili decyzję. Ja się cofnę trochę do Kielc. Jest czerwień, kiedy bramkarz wyjdzie i zderzy się z zawodnikiem atakującym, natomiast kiedy się zderzy z zawodnikiem swojej drużyny, no to niestety nic wielkiego się nie dzieje. Natomiast tutaj była rzeczywiście bardzo, bardzo kontrowersyjna sytuacja, ale przyznam szczerze, rozmawiałam z Bartkiem Leszczyńskim i powiedział mi, że sędziowie w tym momencie w Lubinie zachowali się perfekcyjnie, czyli konsultowali się z delegatem, bo
Czerwoną kartkę otrzymała zawodniczka, która absolutnie nie powinna jej dostać. Czyli nie, Kasia Kozimur nie miała kontaktu z Malwiną Hartman, która atakowała. A mimo wszystko Kaśka Kozimur dostała czerwoną kartkę i tutaj po jakiejś dłuższej naradzie, bo ta rzeczywiście narada trwała dobre 5 minut, sędziowie wspólnie z delegatem podjęli decyzję, że czerwień idzie dla Sandry Guziewicz, która przyznała się do tego. Która rzeczywiście wzięła, tak, zachowała się fair play, wzięła to na klatę i stwierdziła, że to ona była tą, która atakowała w twarz zawodniczkę Zagłębia Lubin. I sędziowie zmienili decyzję, nie było to nic nadzwyczajnego, nic dziwnego i pokazujemy to chociażby dlatego, żeby też dokształcać się. Tak, uczyć. I na pewno też będzie bardzo dużo fragmentów meczów PGNiG Superligi kobiet i mężczyzn za 2 tygodnie w naszym programie. Teraz musicie mieć świadomość jeszcze tego, że panowie nie rozpoczęli rozgrywek po Mistrzostwach Europy. U pań miały być 4 mecze, no ale wszedł COVID i wiadomo, że planowanie sobie, a COVID sobie. Magda, dziękujemy ci bardzo serdecznie za to, że byłaś z nami. Czy jeszcze powodzenia życzymy. Dobrze, myślałem, że jeszcze powodzenia życzymy. Mecz telewizyjny zawsze... No zawsze lekki stresik jest, nie? Ja nie grałem w meczu, który telewizja pokazywała. Patryk, to nie Magda? Magda? Ja potwierdzam, że jestem stresik, ale myślę, że to wyrzucamy z głowy i gramy to jak normalny mecz. A powiedz mi, jeszcze, bo twoja siostra gra w Perle Fanflor Lublin, Dominika, tak. Dominika Więckowska. Tak. Czy wy rywalizujecie ze sobą? Myślę, że nie. Raczej sobie kibicujemy i naprawdę się wspieramy i po każdych meczach rozmawiamy ze sobą, damy sobie jakieś wskazówki, ale też nie da się ciągle rozmawiać o sporcie, więc to nie jest tak, że my tylko w rodzinie gadamy o piłce ręcznej, bo tak, bo i trenuję ja, i trenuję siostra, a nawet brat trenuje jeszcze. Ale... O! Selekcjoner słucha. O! Jestem tak. A może na prawym rozegraniu leworęczny, wysoki, młody, zdolny, szybki? No niestety prawa ręka, ale młody i zdolny, tak. Okej, okay, a chciałabyś kiedyś zagrać z Dominiką w jednym klubie? No tak, jak grałyśmy w Kielcach, naprawdę dogadywałyśmy się fajnie i rozumiałyśmy się może najlepiej na tym boisku, no bo jako siostry. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś ze sobą zagramy. Dziękujemy, Magda, bardzo serdecznie. Powodzenia w jutrzejszym meczu. Mamy wynik Patryka Rombla. Udało nam się zapość. Tak, już widziałem. Tak, on już składa protest. On składa protest do stolika sędziowskiego. Nie zgadza się z tym wynikiem. To jest tak, minuta 46, 27 przestrzelonych uderzeń, a to się mnoży razy 2, czyli 54 sekundy karne dodajemy, bo taki będzie nasz ten. Każde nieudane uderzenie to są 2 sekundy karne, było 27, nie trzeba mieć doktoratu z matematyki, ja nie mam, 54. Jak dobrze, minuta, że w tym programie ty jesteś minuta 46 plus 54, to drogi selekcjonerze, niestety jest wynik łączny. Jeszcze plus do tego będzie co 2,40, ale mam dobrą informację, jesteś liderem. Jesteś liderem. Ja już przestaję oglądać to, żeby... Prawdopodobnie przyszłem do za 2 tygodnie, ale jesteś. Ja muszę poprawić koszulkę tutaj selekcjonera, bo... Dobrze, a ja słuchajcie, wykładam na stół karty. Pamiętam, że jak była prośba, tak. Pamiętam, że jak był u nas Piotr Nowak w trakcie Mistrzostw Europy i analizował na bieżąco to, co działo się w ważnych spotkaniach. Zabieram piłkę. Piłkarskich Mistrzostw Europy, tego turnieju, to wszyscy mówili hit, to jest fajna rzecz, to jest fajna sprawa i fajnie sobie tutaj te kapselki poprzestawiać. To Iwona sprowadziła gdzieś tam od siebie, nie wiem, ona w domu pewnie ma dużo takich tablic. Tak, trzymam takie tablice. Trzyma takie tablice, tam nie mieści się już nic, bo ma 3 koty i 3 tablice. Zamiast blatów kuchennych. Zamiast blatów kuchennych, mówi tutaj trener. No, może tak być. Tablica w lewo. Dostaje podpowiedź, to trochę w lewo. Poczekaj, proszę to przesunąć. Tak, tak, i tak, teraz tak. W to drugie lewo. Aha, no to drugie było lewo. Takie, słuchajcie, ale było takie pytanie na czacie. Nie pamiętam, był to jakiś Wawrzyniec albo coś. I było pytanie właśnie o to, żeby trener wytłumaczył pokrótce, tak, no, w pigułeczce, jakiejś takiej mniejszej lub większej, ten hiszpański styl. Znaczy, ja bo to jest tak, że udarło się, bardzo dużo ekspertów mówi, że Patryk Lomber chce grać stylem hiszpańskim, to jest ważne, a ja mam takie wrażenie, że przeciętny kibic no nie bardzo wie, na czym ten styl hiszpański polega. Jakbyś tak, ja wiem, znaczy, że to ciężko w pigułce. Znaczy ja powiem tak, to jest duże, zawsze duże uproszczenie mówienie o czymś, że jest styl hiszpański. Ja mogę powiedzieć o tym, w jaki sposób my staramy się grać, tak, bo pewnie tych hiszpańskich stylów znajdzie się odmian kilka i każdy gdzieś tam będzie miał coś swojego. Natomiast no, w tym, co my robimy, staramy się, tak jest,
przynajmniej w obronie, bo do tego się chciałbym. Czerwoni nasi teraz, tak? Czerwoni w obronie, tak. Czerwoni w obronie. No, najważniejsze dla nas w obronie jest piłka, tak, i jest przestrzeń na boisku. Więc w związku z tym staramy się pozyskać piłkę i ograniczyć przestrzeń. Więc zawsze w momencie, gdy piłka jest w posiadaniu zawodnika, który nie atakuje, staramy się zmusić pozostałych zawodników do tego, aby po tą piłkę przyszli do środka albo cofnęli się w taki sposób, aby nie mogli zaatakować przestrzeni na zewnątrz. Czyli w tym momencie robimy wszystko, żeby ci zawodnicy albo cofnęli się w kierunku środkowej linii boiska, albo przyszli po tą piłkę do środka po to, żebyśmy my ustawieniem zapraszacie ich do środka. Tak jest. Taki sposób, żebyśmy mieli jak najmniej przestrzeni do bronienia przez jak największą liczbę zawodników. Dalej następna rzecz jest ważna dla obrońców. To jest świadomość tego, co ten zawodnik z piłką ma za opcję w ataku. Jeśli on skozłował piłkę w tym miejscu, tak, wiadomo, że możemy iść do końca, odcinać, tak, zmusić tego zawodnika do rzutu z tej strony, spowodować grę z blokiem, z bramkarzem. Jeśli ten zawodnik ma możliwość ataku, wiadomo, że ten pressing, bo tak na to mówimy, nie może być tak wysoki, no bo on jest zagrożeniem dla nas, że może atakować nam wolną przestrzeń. W tym momencie ten pressing musi być odpowiednio niższy i odpowiednio bliżej musimy się znaleźć swojej strefy, gdy zawodnik z piłką znajduje się blisko miejsca, który atakuje. Ważne jest to, żeby atakować zawodnika z piłką. Następna ważna rzecz w obronie, żeby być tą stroną agresywną, atakującą. Następna ważna rzecz, która jest trudna do nauki, którą wprowadzamy chociażby w SMS-ach, jest to, żeby zawodnik, który jest w asekuracji, który broni, nie dawał znać zawodnikowi z piłką, zawodnikowi bez piłki, jaki będzie jego następny ruch, czyli no, aktywne bronienie w taki sposób, żeby zmuszać zawodnika z piłką do ruchu, który my chcemy od niego wywołać, czyli w tej sytuacji, na przykład, gdy jest skierowany twarzą do bramki i wiemy, że lubi na przykład rzucać, tak, pokazujemy mu trochę więcej miejsca po to, żeby mu to miejsce zamknąć, żeby zasekurować najprostsze, najkrótsze podanie, zostawić te trudniejsze, te dłuższe, tak, to samo jest w sytuacji, gdy piłka jest po jednej stronie boiska, zawsze staramy się, aby po stronie piłki była przewaga zawodników w obronie, tak? Czyli też znowu zabieranie przestrzeni chociażby w tym momencie zawodnikowi środkowego, uniemożliwienie mu ustawienia się w wolnej przestrzeni. Mhm. I tak samo zabranie mu tej przestrzeni w sytuacji, gdy on tą piłkę dostaje w wolnej przestrzeni, czyli przerwanie akcji we współpracy z pozostałymi zawodnikami, tak? Czyli to jest cała... Czy ten wariant doskonale w kadrze wykonuje Przemek Krajewski? Tak, tak. No, to jest jeden, myślę, tak, z zawodników, którzy robią to dosyć naturalnie. Ma, myślę, podobny system, jeśli chodzi o to, co robi w klubie. Także myślę, że tak, że Przemek Krajewski jest jednym z tych zawodników, którzy w tym systemie poruszają się bardzo, bardzo swobodnie. Ale myślę, że już coraz więcej zawodników, większość, myślę, że rozumie i też zaczynamy no, dosyć swobodnie poruszać się. Bo też trzeba pamiętać, że w zależności od tego właśnie, jakiego zawodnika, na jakiej pozycji mamy, sposób bronienia zmienia się, tak? Czyli na przykład, jeśli tu będzie bronił Przemek Krajewski, on będzie bronił inaczej niż na przykład w tej sytuacji będzie bronił Patryk Walczak, tak? Czyli na przykład w sytuacji gry z obrotowym, w sytuacji 2-2, no nie będziemy dawali możliwości Przemkowi Krajewskiemu czy zawodnikowi o słabszych warunkach fizycznych zostawać za plecami obrotowego, bo to oznacza, że ten pojedynek najpewniej przegra z racji na warunki fizyczne. Więc w tym momencie nasza organizacja w tej sytuacji w grze w obronie będzie wyglądała w taki sposób, że ten zawodnik musi atakować tego zawodnika z piłką, wychodzić spod zasłony i ta organizacja z tej strony też będzie wyglądała w związku z tym troszkę inaczej. To też jest cały system zależności, który zależy od warunków fizycznych obrońców, od tego, kto atakuje, kto jakie możliwości ma. Oczywiście jest pewien system, jeśli chodzi o pomoc, o współpracę, natomiast dalej to są opcje, które płyną właśnie z warunków fizycznych, z zagrożenia, jakie mają zawodnicy w ataku, no i z tego, w jakim składzie aktualnie występujemy i jak ta obrona może, w jaki sposób może być najbardziej efektywna. Ja nie wiem, to jest bardzo dużo ogólników, musielibyśmy się odnosić. Może kiedyś zrobimy super zręcznych ekstra o taktyce? Jeszcze tylko powiedz. Ja mam jedno pytanie. Okay. Ja mam jedno pytanie. Zdarzało się dosyć często w przeszłości i nawet teraz przy turnieju w Hiszpanii przed Euro i może w tym pierwszym meczu na Four Nations Cup w Gdańsku, że ten centralny sektor obrony jest bardzo pasywny. Oni tak mają grać? To zależy przeciwko komu i w jakiej sytuacji. Generalnie nie. No, generalnie... no okej, przeciwko Tunezji byli pasywni, rzeczywiście. Znaczy, jestem w stanie się zgodzić, znaczy, że przeciwko Tunezji zagraliśmy bardzo słaby mecz. To też trzeba powiedzieć wprost. Także tamta obrona nie zafunkcjonowała nam w taki sposób, jak
założyliśmy. Natomiast tak, chcemy tutaj, aby przede wszystkim ci zawodnicy wywierali presję na zawodniku bez piłki, po to, żeby, tak jak mówimy, żeby przychodził w stronę piłki, żeby cofał się, żeby wydłużyć mu miejsce do nabiegu. W związku z tym dać więcej czasu pozostałym zawodnikom do tego, żeby stworzyć warunki do asekuracji, żeby ta obrona mogła być blisko. Także to, te wszystkie rzeczy są nam potrzebne do tego, żeby stworzyć jak najmniej przestrzeni do ataku, tak? Zabrać przestrzeń atakującym i postarać się zabrać piłkę, bo to jest też następna bardzo ważna rzecz, umiejętność, którą się bardzo długo uczy, do tego, żeby wiedzieć, w których sytuacjach, w jaki sposób i jak we współpracy można tą piłkę pozyskać. A jako fantasta, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, fan, niech będzie. Jako fantasta fan. To chyba nie. No. Fantasta to chyba to nie fan. No, ale... Mam taką nadzieję przynajmniej, chociaż wiem, że pewnie niektórzy tak mnie odbierają, że jestem fantastą. No. Dobrze, jako wielki fan filozofii hiszpańskiej piłki ręcznej, jak patrzyłeś sobie na półfinał Hiszpania-Dania, to jesteś w stanie mi powiedzieć, dlaczego Duńczycy, którzy grali fenomenalny turniej, przegrali ten półfinał? Ja nie mogę tego wytłumaczyć, bo nie wiem, jakie do końca były założenia, natomiast na pewno organizacja tej drużyny hiszpańskiej w obronie no jest jedną z najlepszych, bo ta obrona gra ze sobą długo, ona jest przygotowywana bardzo długo, też Jordi Rebella to jest trener, który wiem, myślę, wszyscy, którzy teraz się piłką ręczną, bardzo dużą uwagę przykłada do tego elementu i widać było, że tam no, wszystkie warianty w ataku Duńczyków były dosyć dobrze rozpracowane i te opcje, które mieli Hiszpanie w obronie, no były wykorzystywane naprawdę w bardzo wysokim procencie. Także myślę, że to znowu bardzo duże ogólnienie, tak? No musielibyśmy ten mecz obejrzeć, przeanalizować sobie, że rzeczywiście te najsilniejsze strony w tym ataku Duńczyków były zabierane. Była super asekuracja, była super pomoc, współpraca i stąd brały się no, niewykorzystane sytuacje Duńczyków, coś, do czego być może oni nie przywykli, bo słyną z naprawdę bardzo efektywnej gry w ataku, gdzie w tym meczu tego atutu no, nie było widać. Iwona, fantasta to ktoś, kto nie odnosi się do rzeczywistości, lecz próbuje działać na podstawie przemyśleń lub życzeń. Słowo używane z negatywnym odcieniem znaczeniowym. Patryku, jakiś komentarz? Dlatego tak powiedziałem, mam nadzieję, że nie jestem fantastą, no chociaż tak powiedziałem. Święcie czytać, zdecydowanie. Znajdą się ludzie, którzy tak będą mnie określać. A drugą stronę w ataku? W drugą stronę w ataku jest dokładnie odwrotna sytuacja, czyli chcemy stworzyć miejsce, chcemy stworzyć przestrzeń do tego, żeby zaatakować, żeby... Teraz my jesteśmy niebiescy. Teraz my jesteśmy niebiescy, tak. Do tego, żeby gdzieś albo znaleźć najsłabszego obrońcę, albo znaleźć miejsce na boisku, w którym ta współpraca jest gorsza, albo zachowuje się w jakiś jeden określony sposób, który można wykorzystać, tak? Czyli na przykład, jeśli wiemy, tak odnosząc się wcześniej do Przemka Krajewskiego, wiemy, że ten zawodnik będzie atakował górą i na przykład ma tendencję do tego, że wychodzi bardzo wysoko, w związku z tym otwiera przestrzeń po tej stronie, czyli na przykład przy grze 2-2 odwrócimy piłkę i wykorzystamy tę przestrzeń, tak? Do gry z obrotowym, albo wykorzystamy to do zasłony, jednocześnie wpuścimy następną przestrzeń, która powstała w wyniku tego, wpuścimy wbiegającego zawodnika i przeorganizujemy się w ten sposób, powstaje nam duża przestrzeń do tego, żeby zagrać na przykład w tym elemencie 2-2, wykorzystać przewagę fizyczną obrotowego nad skrzydłowym i poszukać przewagi, która będzie płynęła z tego, że ktoś będzie musiał tą przestrzeń zaasekurować. Mhm. To najprostszy przykład taki, który no, wynika z tego, co mówiliśmy wcześniej o obronie. Inna sytuacja to jest chociażby otwieranie możliwości gry do 1-1 poprzez znowu wyciągnięcie obrońcy w taki sposób, żeby stworzyć miejsce, wykreować miejsce do gry 1-1, czyli wyizolować zawodnika na dużej przestrzeni do tego, żeby dać na przykład małego, szybkiego środkowego przeciwko na przykład zawodnikowi, który ma problemy w grze 1-1, jest wolniejszy na nogach, jest mniej sprawny, albo zostawiają go koledzy z dużym przestrzenią do asekuracji i wtedy też znowu mamy kolejne opcje, tak? Czy my chcemy skończyć to w ten sposób, czy my chcemy skończyć z obrotowym, czy chcemy zagrać zasłonę w ruchu i zrobić na przykład bramkę po zasłonie na obrońcy, który stoi płasko na 6 metrze, bo też jeśli widzimy, że taki obrońca zachowuje się w ten sposób, dążymy do tego, żeby tu zrobić zasłonę, żeby stąd na przykład lewo rozgrywający z rzutem mógł oddać rzut. Jeśli wiemy, że na przykład ten zawodnik, mówiąc kolokwialnie, zjada krzyże, tak? Czyli idzie bardzo daleko, odprowadza zawodnika. Możemy zrobić krzyż, zagrać
kolejną kontynuację i tak dalej, i tak dalej. Tych opcji jest dużo, natomiast dalej, w dalszym ciągu polega to na kreowaniu przestrzeni, wykorzystywaniu tej przestrzeni, ale również wykorzystywaniu atutów zawodników, których mamy i przeciwstawiania im warunkom fizycznym, umiejętnościom, czy mniejszą umiejętnością konkretnych zawodników w obronie przeciwnika. I teraz znowu, umiejętność zawodników jest to, żeby te sytuacje na boisku rozczytywać bardzo szybko, bo to są rzeczy, które się zmieniają, tak? Zmiany są robione w biegu. Wszystko płynie. Konfiguracje w obronie są różne i teraz potrzeba zawodnika na środku, w ataku, który potrafi to super rozczytać, a w obronie dwóch środkowych obrońców, którzy również potrafią czytać, kto w ataku, jakie ma predyspozycje i jakie ma największe zagrożenie, żeby je eliminować. Czy do takiej filozofii gry w piłkę ręczną bardziej chcesz zawodnika, który jest zadaniowcem, czy zawodnika kreatywnego? Nie, to ja uważam generalnie, to do jakiegokolwiek sposobu jestem przekonany, że każdy trener chce mieć zawodnika inteligentnego, który jest kreatywny, który umie ocenić sytuację, szybko oceniać sytuację, adaptować się do niej. I ten sposób, oczywiście myślę, że generalnie każdy sposób takiego grania, który jest... wynika z szybkiej analizy, no jest trudny do nauczenia, ale jest najbardziej efektywny w momencie, gdy rzeczywiście udaje się zawodnikom i trenerowi przekazać tą wiedzę, która pozwala odczytywać tę sytuację na boisku. Mówię, znowu to są dużo ogólniki, ale to zajmuje, w klubie zajmuje dużo czasu, w kadrze to jest naprawdę kawał czasu, dużo nerwów. I dużo cierpliwości nie tylko trenerów, ale i zawodników, żeby tych elementów się nauczyć, ale tak jak mówię i myślę, że gołym okiem widać również po wynikach, idziemy w dobrym kierunku i robimy cały czas kroki właśnie w tym kierunku, żeby być jeszcze bardziej efektywnym. Były kapsle trenera Piotra Nowaka, będą kapsle trenera Patryka Rąbla, już się nawet przyjęło nieco u nas na czacie. Moi drodzy, przypomnę, że trwa mecz Zagłębia Lubin z Piotrkowią Piotrków Trybunalski. Możecie w aplikacji PGNiG Superligi na Androidy oraz na telefony aplowskie śledzić relacje z tego meczu. Możecie głosować na MVP. Zagłębie już prowadzi, chociaż do przerwy sensacyjnie przegrywały u siebie mistrzynie Polski. Karolina Kochaniak-Sala idzie na MVP. My już powoli kończymy zaraz, ale ja muszę zapytać o jedną ważną rzecz, bo to jest taka kwestia, która pali wielu kibiców. Jakie są twoje relacje z Kamilem Sypszakiem? Czy to jest tak, że między wami nie ma chemii? Czy ty do końca nie wiesz, gdzie go do tego zespołu wprowadzić? Czy nie do końca masz na niego pomysł, czy może wręcz przeciwnie, bo... Zabiorę może, co? Powiem ci, że jak ja dałem tweeta, tweeta, w którym napisałem, że nie ma do końca, jak się patrzy na Kamila Sypszaka, człowiek wrażenia, że on wykorzystuje swój potencjał w tej reprezentacji, to bardzo duża dyskusja się rozpoczęła. Dyskusja na zasadzie w PSG ma lepszych kolegów na rozegraniu, którzy mu rzucają piłkę. Nie pasuje mu styl hiszpański. Inni mówili, że mu pasuje styl hiszpański. Inni, że Kamil ma ciężki charakter, że on się z tą kadrą nie może tak złączyć poza parkietem. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Ja myślę, że jak w przypadku każdego zawodnika, to jest pewien proces. Naprawdę dużo staramy się i ja też myślę, że od początku mojej pracy, tak jak myślę, dużo czasu poświęcałem na rozmowy indywidualne, teraz poświęcam go jeszcze więcej. Myślę, że to jest kwestia znalezienia pewnych narzędzi i sposobu. I myślę, że wspólnie i ze sztabem i tutaj w rozmowach z Kamilem ten sposób znaleźliśmy i myślę, że on też ze swojej roli jest zadowolony i wie, czego od niego oczekujemy. Wie, że nie jesteśmy w stanie wykorzystywać go w 60 minutach właśnie z tego względu, o którym mówiłem, tego dysbalansu, który mamy pomiędzy atakiem i obroną, czyli tym ustawieniem najmocniejszym w ataku i najmocniejszym w obronie, gdzie tych zmian jest dużo i on wie, w których momentach my go potrzebujemy. Potrzebujemy go i tak jak powiedziałem, to jest bezsprzeczne i myślę, że ta nasza współpraca ona się jest cały czas lepsza i myślę, że dalej są pewne elementy, które możemy poprawiać z obu stron, ale myślę, że to idzie w dobrym kierunku i tutaj żadnego konfliktu nie ma. To cały czas jest praca, poprawianie do tego, żebyśmy w jak najbardziej efektywny sposób mogli wykorzystywać wszystkich zawodników, nie tylko Kamila Sypszaka, bo od każdego zawodnika potrzebujemy tego, co ma najlepsze. I mówię, naszym zadaniem jest ułożyć to w taki sposób, żeby być jak najbardziej efektywny, żeby wygrywać, najbardziej uogólniając. Nasi eksperci tydzień temu powiedzieli, Damian Wleklak i Artur Siódmiak, że ósemka na Mistrzostwach Świata w Polsce i w Szwecji przy dobrym losowaniu, przy szczęśliwych grupach dla Polski, to według nich byłby sukces. Przypomnę, że do tego mundialu niespełna rok.
Czy ty dzisiaj byś taki wynik wziął w ciemno? W ciemno wziąłbym 7, bo 7 zespołów kwalifikuje się do turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich. Mhm. Także na pewno, ale nie, ja poczekajmy i znowu przygotujmy się, zróbmy wszystko jak najlepiej potrafimy, uniknijmy tych sytuacji związanych z wszystkim, co jest nie ma nic wspólnego ze sportem i z piłką ręczną. Ja jestem przekonany, że idziemy w takim kierunku, że będziemy w stanie nie tylko nawiązywać walkę z najmocniejszymi, ale zdobywać punkty. Jeśli to nastąpi, jestem przekonany, że jeśli będziemy oczywiście mieli wszystkich zdrowych zawodników, będziemy mogli na tych mistrzostwach być dumni z polskiego zespołu, a 8 to już rzeczywiście jest wysoko i no to wynik, który myślę każdy by chyba przyjął, ale moje marzenia sięgają wyżej i dalej, ale to nie będziemy chciałbym o jeszcze bardziej myślę o tym, co nam Chorwacja zrobiła, jak nas zlała na Euro 2016 w Krakowie. Ale widziałem to już, ale to już przeszło. Ja też byłam chyba na tym meczu. Śpisz spokojniej, Patryk, po tym Euro, bo ja mam wrażenie, że to Euro też dało kilka fajnych środkowych obrońców. Ja bardzo nie lubię takiego powiedzenia, że w sporcie nie ma ludzi niezastąpionych, aczkolwiek autentycznie wydawało mi się, że brak Tomka Gębali w centralnym sektorze obronnym będzie luką absolutnie nie do zastąpienia. Już turniej w Gdańsku pokazał, że świetnie funkcjonuje Dawidzik z Patrykiem Walczakiem. Mi się najmniej podobał Bis, ale to, co pokazał na tym Euro, to jest w ogóle mistrzostwo świata, jak fantastycznie potrafi grać w obronie, w środku. I tak naprawdę nawet takie memy były, szkoda, że nie mamy ich dzisiaj, nawet takie memy były z Tomkiem Gębalą, który wiesz, w tym swoim słynnym golfie, który podobno idzie na WOŚP. Jest napisane, że kiedy się martwisz, że koledzy nie poradzą sobie bez ciebie w obronie, oni sobie radzą świetnie. Przykre, ale prawdziwe. Znaczy powiem tak, ja uważam, że my jako tako nie mieliśmy problemu z obroną, ze środkowymi obrońcami, bo oni są. Dalej problemem jest balans pomiędzy atakiem i obroną. I no tak, są ilość, 4 obrotowi. Ilość zmian, tak, raz, którzy są potrzebne do tego, żeby tych obrońców tam wprowadzić, a dwa, jeszcze do tego dochodzi, że jeśli już wprowadzamy tam 3 obrotowych, no to dalej pojawia się problem z wyprowadzeniem kontrataku. Tu jest problem, także ja myślę, że super, że ci zawodnicy się pokazują, ale my dalej potrzebujemy dobrego przejścia pomiędzy atakiem i obroną, a tu potrzebujemy zawodników, którzy grają i tu potrafią i w obu tych miejscach, w ataku i w obronie, potrafią zagrać na tym samym równym, wysokim poziomie, bo tylko wtedy no, my mamy płynność w naszej grze, mamy możliwość kontratakowania, wracania, dobrej organizacji i bycia no, zespołem, który może rywalizować i wygrywać z tymi najmocniejszymi. Ale rzeczywiście tak, no, jeśli gdzieś oceniać tutaj na plus, to myślę, że tak, mieliśmy tutaj tych zawodników, o których wspomniałaś, to rzeczywiście ta obrona funkcjonowała nieźle, ona wygląda coraz lepiej, ale teraz tylko musimy szukać równowagi i dynamiki w przejściu z ataku do obrony. To jest ważne i tego będziemy szukać. Moi drodzy, muszę przerwać, bo goni nas czas. Tak, tak żeśmy przeciągnęli. Żeśmy troszeczkę mocno przeciągnęli. Sensacja w Lubinie. Piotrkowia prowadzi w 58 minucie 25-21. Poproszę o mecze PGNiG Superligi Kobiet, które nas czekają w najbliższy weekend. Jednocześnie prosząc was, albo właściwie mówiąc wam, że jest taka opcja, że możecie sobie ściągnąć aplikację PGNiG Superligi na telefon i tam jest coś takiego jak Game Predictor, co pozwala bawić się w przewidywanie meczów. Ja wam teraz tego nie pokażę, jak to robić, ponieważ no, nie mam za bardzo ku temu możliwości, natomiast takim Game Predictorem moim, śmiejącym się oraz mówiącym ważne rzeczy, będzie Iwona Niedźwiedź. Cofnijmy się jeszcze na chwilę do tych meczów kobiet, mogę was o to prosić i wtedy zastanowimy się, co się może wydarzyć. Ale Magda Więckowska nie kłamała, prawda? Mówiąc, że każdy może wygrać z każdym. No tak. To nie było przekłamanie. A więc aktualne mistrzynie Polski przegrywają tak w Piotrkowie Trybunalskim. I to jest coś, no takiego hitowo nam się rozpoczyna nasz program, muszę powiedzieć. Od takiego wyniku, który robi wrażenie. Koszalin kontra Kielce. To, o czym mówiliśmy. Była Magda, liczysz, że Kielce znowu coś tam uszkną, czy bez żadnych szans?
No, to znaczy, wiecie, to ja zawsze mam podejście takie, że parkiet weryfikuje wszystko i absolutnie nigdy nie skreślam żadnego zespołu, więc mają swoje atuty. Koszalin też ma swoje problemy, więc dlaczego Korona miałaby nie wygrać na terenie w Koszalinie? Ty oglądasz czasem kobiecą piłkę ręczną, Patryk? Niestety nie mam już czasu przy tych ilości meczów, które oglądam, żeby jeszcze oglądać kobiecą piłkę ręczną. Tak? A lubisz? Przykro mi. A jak już się coś trafi, to lubisz? Mistrzostwa zdarza mi się obejrzeć, natomiast naprawdę tak, żeby oglądać... Nie rozciągniesz doby i tak dużo pracujesz. Nie uda się niestety. Masz swojego ulubionego komentatora kobiecej piłki ręcznej? I dlaczego jest to Iwona Niedźwiedź? To chyba żartuję, tak powinno. Żartuję, nie było tego. To jest pytania. Najlepsza fantastka w świecie piłki ręcznej, jaką możecie Jestem sobie wyobrazić. Fantastką, tak. Słuchajcie, na Game Predictorze jest taka opcja, że macie, powiedziałbym, każdego klubu godło, herb, to się mówi ładnie, tak? Macie herb, ja też jestem już zmęczony. Macie herb, najeżdżacie i na przykład ja sobie najeżdżam, że Orlen Wisła Płock, moja drużyna pokona drużynę Patryka, MMTS Kwidzyn, on tam spędził całą karierę zawodniczą. 92% osób zgadza się ze mną, 8% się nie zgadza, tam Patryk wcześniej klikał. Chciał się drugi telefon wyjąć jeszcze ze związku, żeby też kliknąć, żeby zwiększyć szansę, ale nie zdążył, bo musieliśmy wchodzić. To jeszcze mecze pań pokażmy, które były, żeby Iwona mogła już tylko konkretnie powiedzieć, kto wygra, bo już naprawdę jest późno. Mecze Superligi. Ale pań. Ja mam sugerować, Kobierzyce, kto wygra. Elbląg. No kto jest twoim zdaniem faworytem? Kobierzyce. No Kobierzyce. Kobierzyce są faworytem. Bardzo ciekawie będzie w Jarosławiu. Z Szlagier. Frankfurt. Czwarta tak, drużyna to jest z Szlagier. Drugą, tak? Zdecydowanie Eurobut chce się bić w tym sezonie o medal w kobiecej Superlidze. No, Lublin nie będzie łatwym przeciwnikiem, ale mi się wydaje, że już ten margines błędu dla Jarosławia absolutnie się kończy, bo one zapowiadały hucznie, że to będzie medal, ale jest jeszcze Kaper gminy Kobierzyce, jest Piotrkowia, która chce tego brązu. No i jest Zagłębie z Fanflorem, więc tutaj będzie ta, moim zdaniem, ta walka o wszystkie trzy medale u kobiet będzie bardzo ciekawa. Pokażmy jeszcze panów. Jak wyglądają te spotkania. Grupa Azoty Puławy, grupa Azoty, przepraszam, Unia Tarnów, Azoty Puławy, dużo tych azotów. Tutaj myślę, że faworytem Puławy. Łomża, Biwek, Kielce, Sandra, Spa, Pogoń, Szczecin. To chyba pytanie nie kto wygra, tylko iloma bramkami Kielczanie. Kwidzyn, Wisła, Płock. Postawią się twoi? Twój macierzysty klub się postawił? No, pamiętam, że te mecze w Kwidzynie, nieważne w którym miejscu był Kwidzyn, w którym miejscu był Płock, zazwyczaj były ciekawe i trzymały w napięciu. Zdarzały się niespodzianki, także miejmy nadzieję, że ten mecz będzie ciekawy i trzymał w napięciu do ostatnich minut. Torus, Wybrzeże, Gdańsk, Piotrkowianin, Piotrków, Trybunalski, Handball, Stal, Mielec, Zagłębie, Lubin, Energa, MKS, Kalisz, Górnik, Zabrze oraz Chrobry, Głogów, Gwardia, Opole. Te wszystkie mecze można sobie typować w Game Predictorze PGNiG Super Ligi. My widzimy się za dwa tygodnie w środę o godzinie 18. Tam będzie już więcej skrótów poszczególnych spotkań w związku z tym, że będą spotkania, więc będzie z czego te skróty robić. Przypomnijmy raz jeszcze, Patryk Rąbel 2.40. Nie wiem, czy tam widać, czy nie widać wynik. Będą następni goście albo nie. O, ja się odwracam. Widać gdzieś tutaj. O, tutaj jest ten wynik. Tutaj. Pierwsze miejsce. Patryk, tej jedynki zabrakło, ale to dopiszemy potem, bo to jest zmywalny flamaster, dzięki Bogu i Najświętszej Panience. A potem kolejni będą walczyć, tak? Tak jest. Mateusz Witkowski na czacie napisał: Iwona Niedźwiedź, idź do domu. Iwona, ewidentnie najgorszy komentator sportowy w Polsce. Chodźmy do domu. No idziemy do domu. Chodźmy do domu. Półtorej godziny. Mateusz Witkowski, idę do domu. W sumie tyle, żeśmy ten program przeciągnęli. Trwa mecz piłki ręcznej, wszystko się zgadza. Był z nami selekcjoner Patryk Rąbel. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Cześć, selekcjoner. Przerwy nie było. No. Nie było przerwy. Time-outu też nie było. A nie, był time-out. Był time-out. Minuta 46 trwał. Dziękujemy serdecznie. Pierwszy super zręczni za nami. Tak, super zręczni za dwa tygodnie wracają. Ja będę z Maćkiem Wojsem i Iwona będzie znowu za cztery tygodnie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki.